Hubert Biskupski, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli mocna dawka najlepszej publicystyki. I witam serdecznie moich Państwa gości. Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, dobry wieczór. I Włodzimierz Skalik, poseł Konfederacji. Kłaniam się, dobry wieczór Państwu. I tradycyjna sonda do naszych widzów, naszych czytelników. Czy Polska w ramach wojny prewencyjnej powinna pierwsza zaatakować Rosję, uprzedzając jej atak? Czy Polska powinna jako pierwsza zaatakować Rosję w ramach wojny prewencyjnej? Szanowni Państwo, czekamy również na Wasze pytania i komentarze. Zacznijmy od informacji, która spłynęła dosłownie kilkadziesiąt minut temu. Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych o tym, że swoją misję kończy ponad 50 dyplomatów, ambasadorów i kilkunastu, którzy zostali zgłoszeni, zostaną wycofani. Zapytam w pierwszej kolejności byłego szefa MSZ-u, co to oznacza w praktyce, że wysłaliście na placówki ludzi niekompetentnych? No właśnie nie wiadomo, co to oznacza, bo tego rodzaju komunikatów ja nie pamiętam w historii MSZ-u, żeby tak kolektywnie sygnalizować, że ponad połowa polskich ambasadorów ma zostać odwołana. Ale państwo też wszystkich albo wszystkich odwołali, prawda? Procedura to jest oczywiście uprawnienie każdego rządu, żeby z taką inicjatywą wychodzić. Tylko proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj komunikat, że zostaje odwołanych ponad 50 ambasadorów. Polska ma łącznie 92 ambasady, 11 stałych przedstawicielstw, więc ponad połowa, zresztą też nie wszędzie są urzędujący ambasadorowie, bo czasami jest proces rotacji. Tutaj jeszcze kilkanaście osób, które już były w tym procesie przygotowanym, mają zostać te osoby wycofane. No więc jeśli jest tak duża skala, to rodzi się pytanie o przyczyny. I ja bardzo chętnie bym je poznał, bardzo chętnie bym się dowiedział. Zresztą będziemy o to pytali pana ministra Sikorskiego. Konkretne powody co do konkretnych osób. Na razie ten sygnał jest bardzo ogólny i co gorsza, to jest sygnał, który uderza we wszystkich ambasadorów kolektywnie, no bo proszę zwrócić uwagę, w tej chwili nikt do końca nie wie, kogo to ma dotyczyć, z jakiego powodu, więc pozycja każdego polskiego ambasadora dzisiaj na świecie po tym komunikacie jest słabsza. Uważam, że to jest błąd, taki komunikat, bo zmiany to jest normalna rzecz. Zgodnie z konstytucją za politykę zagraniczną odpowiada rząd i prezydent. Jest obowiązek współdziałania i przy nominacjach ambasadorskich to jest prerogatywa prezydenta, powoływanie, odwoływanie. To trzeba zrealizować w drodze konsensusu, a nie w drodze tego rodzaju komunikatów, bo to po prostu niczemu dobremu nie służy. Może to był konsensus. Panowie rozmawiali na ten temat. Z tych przecieków do prasy wynika, że był pewien spór dotyczący kilku, bodajże pięciu czy sześciu, jeżeli dobrze pamiętam, ambasadorów. Natomiast z tych informacji wynikało, że prezydent... Nie mówię o tym komunikacie, bo to jest świeża sprawa, ale był informowany na temat tego, że są plany dotyczące wymiany ambasadorów. Więc jeśli byłby konsensus, to taki komunikat nie byłby w ogóle sensowny. Nie ma to najmniejszego, nie ma najmniejszego powodu, żeby tego rodzaju informację podważającą wiarygodność i umocowanie w zasadzie wszystkich ambasadorów kolektywnie, żeby coś takiego opublikować. Jeśli jest konsensus, no to po prostu podejmuje się decyzję i się informuje, że dany ambasador konkretnie kończy misję, dziękujemy za służbę, powołujemy następnego. Normalna rzecz w dyplomacji. Ja nie mówię, że rząd nie ma tego, prawa tego robić. Każdy rząd ma prawo i obowiązek. Zresztą mamy rotację. Zwykle ta kadencja trwa około 4 lat. No ale ten styl nie wygląda najlepiej. Zobaczymy dokładnie, o co chodzi, o kogo chodzi, będziemy o to pytali. Natomiast trochę się dziwię, że w taki sposób się odbywa, bo po prostu to specjalnie nic dobrego nie przynosi, tylko wywołuje zamieszanie, a dzisiaj szczególnie takie zamieszanie nie jest nam potrzebne. Panie pośle, pan jest zaskoczony tym komunikatem? No, ale mieliśmy informacje ze strony służb pana prezydenta, że jednak nie ze wszystkimi propozycjami potencjalnych zmian na stanowiskach ambasadorów Polski na świecie się zgadza. I rzeczywiście tutaj pan prezydent ma prawo do powoływania i odwoływania, to jest prerogatywa prezydencka, ale jednak na wniosek strony rządowej, bo to ona tutaj w tym wymiarze kreuje politykę personalną. Oczywiście prawo, konstytucja przewiduje współdziałanie prezydenta i strony rządowej, premiera w zakresie realizacji polityki zagranicznej. No ale jeżeli prezydent mówi, że nie skłoni się do propozycji personalnych strony rządowej, no to prawem też ministra spraw zagranicznych jest odwołanie tych ambasadorów, przywołanie ich do państwa z placówki. W tym czasie reprezentować nas w tych placówkach będą dyplomaci w randze chargé d'affaires, więc kontynuacja i ciągłość działania tych placówek jest zagwarantowana i mam nadzieję, że te zmiany
ostateczne nastąpią jak najszybciej. Taki dystans do tych zmian personalnych ze strony pana prezydenta zniknie i po prostu zacznie współpracować ze stroną rządową, która ma prawo dobierać też osoby, do których ma zaufanie. To też jest bardzo istotne. Mamy zmianę rządu. Po wyborach 15 października jest nowy rząd, który uzyskał demokratyczny mandat i ma prawo wprowadzać zmiany zgodnie z szeroko pojętą, dobrze pojętą racją stanu. Ale to może pan, panie pośle, też nas oświeci. Pan jest trochę bliżej pana ministra Sikorskiego. No to jacy konkretnie ambasadorowie, do kogo są zastrzeżenia, kto ma być zmieniony? No bo opinia publiczna tego nie wie, a poszedł taki komunikat, że ponad połowa ambasadorów będzie odwoływana. To z jakich powodów i kto? Myślę, że w najbliższym czasie będą podawane do opinii publicznej szczegóły i konkrety co do placówek, gdzie te zmiany nastąpiły. Natomiast, no mówię, pan minister, strona rządowa ma prawo dobierać współpracowników również na stanowiskach ambasadorów. Ja tego nie zgodnie z zasadą zaufania, tworząc zespół dyplomatów, z którymi będzie w stanie realizować politykę państwa polskiego. Ja jeszcze dodam... Osłabia wszystkich po prostu. Ja myślę, że o wiele bardziej, jeżeli chodzi o nasze służby dyplomatyczne, osłabiła... Niestety, i to mówię z przykrością, afera wizowa. Więc takie zmiany, panie ministrze, są... Kłamstw wizowych Platformy z pewnością... Panie ministrze, takie kwestie są też, jak pan mówił, kwestią normalną, jeżeli chodzi o to, że to strona... Proszę mi przypomnieć, kiedy był tego rodzaju komunikat zbiorczy w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. My oczywiście wymienialiśmy ambasadorów we właściwym trybie, ale nigdy nie było tak. Każdego stopniowo z rotacją, co 4 lata się kadencja zmienia. To jest normalna rzecz. Czasami się skraca. Panie ministrze, ale jeżeli mamy nowy rząd, który uzyskał w wyborach demokratycznych mandat polityczny do tego, żeby realizować swoją politykę, to ma prawo też do budowy. Pan jest zaskoczony momentem, w którym to nastąpiło. W trakcie, a w zasadzie... W zasadzie, nie wiem, czy w trakcie, czy kilkanaście godzin po zakończonej wizycie w Stanach Zjednoczonych, kiedy to obaj panowie, mam na myśli prezydenta i premiera, wspólnie, zespół reprezentowali interesy polskie w trakcie spotkania z prezydentem Bidenem. Panie redaktorze, pewnie nie jest to owoc tej wizyty, prawda? Natomiast to pokazuje, że wojna polsko-polska między tymi dwoma obozami PO-PiS trwa na dobre. I owszem, każdy rząd ma prawo wymieniać służbę dyplomatyczną i trudno odmawiać tego prawa. Natomiast ja się obawiam, że nie kryją się za tą zmianą tak masową czynniki merytoryczne, tylko czysto polityczne. I na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę, że obawiam się, że ciężko byłoby znaleźć aż tak liczną grupę osób w jednym czasie przygotowanych, dobrze przygotowanych, merytorycznych, doświadczonych do objęcia placówek dyplomatycznych. No, może czyli, MSZ nas zaskoczy tutaj. Ja się obawiam, jak znam życie, to obawiam się, że nie będą to osoby wszystkie dobrze przygotowane. Dwa, chyba nie jest to też dobry sygnał na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce. Mówimy o różnych napięciach, o różnym charakterze i takie zawirowania w polskiej służbie dyplomatycznej mogą być dla nas ryzykowne. No ale zobaczymy, kogo nowy rząd będzie proponował do objęcia tych funkcji. Wczoraj odbyła się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Białym Domu. Tak, historyczna z kilku powodów. Rocznica, 25. rocznica wejścia Polski do NATO. Historyczna z tego powodu, że w taki format dość niespotykany. Pytanie, czy poza tym słowem historyczna coś więcej o tej wizycie można powiedzieć? Czy ma ona wymiar praktyczny, bo jednak jesteśmy w sytuacji ekstraordynaryjnej. Toczy się za naszą granicą wschodnią bezwzględna wojna i nie chcę powiedzieć, że wszystko, ale wiele wskazuje na to, że ta wojna szybko się nie skończy. Tak, rzeczywiście symboliczna, historyczna, bez precedensu wizyta
pana prezydenta i pana premiera w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, 25-lecie wstąpienia Polski do NATO, 75-lecie podpisania traktatu waszyngtońskiego. Jesteśmy też przed szczytem NATO w Waszyngtonie. W Stanach Zjednoczonych trwa kampania, za naszą wschodnią granicą wojna. Czasy końca historii dawno mamy za sobą i ta wizyta moim zdaniem ma nie tylko wymiar symboliczny, też konkretny. Pewnie za chwilę będziemy o tych konkretach rozmawiali. No, Stanów Zjednoczonych. Myślę, że też wiele rzeczy, no nie wszystkie kwestie nie tak bezpośrednio są transferowane, trafiają do opinii publicznej. Ta rozmowa w cztery oczy też, tam sześcioro oczu umożliwia przekazanie pewnych niuansów, pewnych elementów, których nie da się przekazać w inny sposób niż właśnie w sposób bezpośredni, rozmawiając na tym poziomie. Co do naszego oglądu sytuacji za naszą wschodnią granicą i tego, jakie działania są prowadzone przez liderów politycznych państwa polskiego na gruncie szczególnie Unii Europejskiej, w ramach państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, pojawia się kwestia mobilizowania naszych sojuszników, bo i Ameryka, i my, jeżeli chodzi o wydatki na obronność, jesteśmy jednym z liderów w ramach państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale nie wszystkie państwa dochodzą do poziomu 2% produktu krajowego brutto, jeżeli chodzi o wydatki na obronność. Więc to też kwestia fundamentalna dla naszego bezpieczeństwa. Kwestia zwiększenia obecności, i to bardzo ważne, wojskowej państw Sojuszu Północnoatlantyckiego również na terenie Polski. To też bardzo ważne zagadnienie, które myślę też było przedmiotem rozmów. W związku z tym myślę, że tych konkretów możemy spodziewać się w najbliższym czasie zdecydowanie więcej, które będą efektem tej rozmowy, bo podczas takiej rozmowy jest, mówię, okazja na wymianę punktów widzenia w taki bezpośredni sposób, najlepszy, jaki to może tylko być, a później będzie mieli efekty, myślę, długofalowe też takiego zbliżenia dyplomatycznego. Mamy przecież w piątek Trójkąt Weimarski, który też jest pokłosiem już wizyty pana premiera wraz z panem prezydentem w Waszyngtonie. Więc ta działalność, akcja w sferze dyplomacji jest procesem ciągłym i absolutnie pożądanym. To bardzo dobry też sygnał dla świata, że Polska, jeżeli chodzi o kwestie fundamentalne, kwestie bezpieczeństwa, jest zjednoczona i to jest absolutnie nasza wspólna racja stanu. Zresztą takie same komunikaty po spotkaniu z prezydentem Bidenem były autorstwa i pana premiera, i pana prezydenta. Śledziłem jedną i drugą konferencję prasową. Myślę, że to też jest bardzo ważne, że możemy się tutaj różnić, ale taki sygnał też dla świata ma znaczenie. Panie pośle, pan prezydent przed wylotem do Stanów Zjednoczonych złożył taką propozycję, żeby państwa członkowskie NATO przeznaczały 3% PKB na swoją obronność. Bardzo szybko przyszła odpowiedź prezydenta Bidena, że to w tej chwili jest nierealne. Ja mam takie pytanie, po co taka propozycja została złożona, skoro ona nie została skonsultowana ani tutaj wewnętrznie z rządem, ani nie została skonsultowana w jakikolwiek sposób z naszymi partnerami NATO? No, z rządem to ja mam nadzieję, że nie trzeba specjalnie tutaj konsultować, bo my już w tej chwili wydajemy 4%, więc tutaj akurat nie ma sporu co do tego, że to trzeba zwiększać. Proszę zwrócić uwagę, rzeczywiście część państw, i to całkiem ważnych państw Unii Europejskiej, NATO, z Niemcami na czele, nie spełnia nawet tego celu 2%. Niektórzy już tam trochę to podnoszą, ale wciąż to są lata za później, wciąż jest tego za mało. I takie propozycje mają zasadniczy walor, że wywierają presję na te państwa, które robiły przez lata za mało, które przez te zaniedbania po prostu osłabiły swoje zdolności obronne, ale też osłabiły zdolności do efektywnego odpierania tej rosyjskiej agresji. Proszę zwrócić uwagę na Niemcy. To jest państwo, które prowadziło tą politykę bardzo zachowawczą, i to delikatnie to nazywam w tej chwili, bo tak naprawdę spora część jego elit politycznych chciała budowy sojuszu z Rosją. Gospodarczego, energetycznego, budowa Nord Streamu, ale też bardzo ścisłe relacje polityczne. Przecież politycy niemieccy do rosyjskich spółek trafiali, wszyscy o tym wiemy. To się zmieniło właśnie pod wpływem presji dyplomatycznej, jaka na Niemcy została wywarta w 2022 roku. Przez Polskę, przez państwa bałtyckie, państwa Europy Środkowej. Też okoliczności się zmieniły. Oczywiście, że tak. Tylko teraz proszę zwrócić uwagę, co się dzisiaj dzieje w Niemczech. Kanclerz Scholz, zapytany,
kilka tygodni temu o to, czy Niemcy przekażą Ukrainie systemy Taurus, systemy niezbędne do tego, żeby Ukraina mogła się skutecznie bronić przed rosyjską agresją, powiedział, że to byłoby zaangażowanie się w wojnę. Co to oznacza? To oznacza, że w Niemczech znowu pojawiają się coraz mocniejsze sygnały o powrocie do tego, co było. I ja mam wielką nadzieję, że choćby ten piątkowy szczyt Trójkąta Weimarskiego posłuży premierowi Tuskowi do tego, żeby przekonać kanclerza Scholza, wywrzeć na niego presję, żeby nie zmieniał kursu na ten fatalny kurs prorosyjski, który Niemcy miały do 2022 roku. Bo jeśli to się wydarzy, to to będzie tragedia dla naszego bezpieczeństwa. My dzisiaj musimy zrobić wszystko. Polska dyplomacja, rząd, prezydent, wszystkie polskie siły polityczne, żeby ten dobry zwrot, który się dokonał w 2022 roku, pod wpływem między innymi właśnie naszej presji dyplomatycznej i okoliczności obiektywnych, oczywiście naszych sojuszników, państw Europy Środkowej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, to się udało zrobić. Teraz trzeba to utrzymać. W tym zakresie, tak jak pan mówił, pełne wsparcie. Mam nadzieję, że premier Tusk będzie w tym zakresie skuteczny, że będzie też miał tą odwagę właśnie, żeby wyjść trochę przed szereg. Pan mówi, po co propozycje, które są nieskonsultowane? Trzeba właśnie tak czasami robić. Proszę przypomnieć sobie, jak było z czołgami. Jak premier Morawiecki z prezydentem Dudą zgłaszali propozycję, żeby stworzyć tą koalicję czołgową, to też były pierwsze reakcje takie, że cóż to jest za eskalowanie, trzeba się tutaj usiąść na spokojnie z głową. No właśnie trzeba było tą presję wywrzeć, trzeba było wyjść krok do przodu i to doprowadziło do sukcesu. Trzeba tej odwagi, trzeba asertywności, trzeba czasami powiedzieć kilka słów, które po drugiej stronie mogą być przyjęte nie do końca tak bardzo pozytywnie. No ta asertywność w takich czasach jak te jest niezwykle pożądana. Nie wiadomo, kto wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Istnieje pewna doza niebezpieczeństwa, że wygra je Donald Trump. Mówię to w kontekście jego niechęci do angażowania Stanów Zjednoczonych w pomoc w Ukrainie. Co się stanie, jeżeli Trump wygra wybory prezydenckie, a my jako Europa nie będziemy przygotowani do wojny? Moim zdaniem słusznie prezydent Trump oczekuje solidarności członków paktu NATO w wysiłku w utrzymaniu swoich sił zbrojnych. Dysproporcje w tym zakresie są bardzo duże i to jest nie do pomyślenia, by Polska, która jest w tej strefie można powiedzieć przyfrontowej, ponosi bardzo poważne nakłady na swoją armię i słusznie. Natomiast inne kraje zaledwie tylko drobną część tego wysiłku. Powinno być dokładnie odwrotnie. To my, będąc w tej strefie zgniotu blisko tej strefy wojennej, my powinniśmy zachować swoje zdolności obronne, nie przekazywać uzbrojenia, a państwa członkowskie paktu NATO, będące w oddaleniu od tej linii frontu, one powinny przede wszystkim przekazywać uzbrojenie. Ja się obawiam, że te wielkie zakupy, które dzisiaj realizujemy, te 96 śmigłowców Apache, kupione na potrzeby Armii Polskiej, o których się rozmawia, słusznie, jeszcze daleko do transakcji, no ale mówi się o wielu innych rodzajach uzbrojenia. Czy one pozostaną w dyspozycji Armii Polskiej, biorąc pod uwagę ostatnie nasze doświadczenia? I słusznie powinniśmy dbać o zdolność obronną Polski, polskiej armii, ale przy tych fajerwerkach, przy tym powiedzmy takim nadęciu związanym z tą rocznicą 25-lecia obecności Polski w NATO, zapominamy o dramatycznie złym stanie chociażby obrony cywilnej, która została skasowana ustawą z marca 2022 roku. Można powiedzieć, z obiegu prawnego pojęcie, kwestie obrony cywilnej zostały skasowane. Mamy raport NIK-u, który mówi o dramatycznym stanie schronów, zabezpieczeń. Polacy na wypadek wojny nie mają się gdzie skryć. I dzisiaj dobrze, że świętujemy, ale przede wszystkim powinniśmy dyskutować na ten temat. To dzięki Konfederacji, która się domaga debaty w polskim parlamencie w najważniejszych kwestiach, wreszcie udało nam się przełamać, jeszcze nie wiemy czy skutecznie,
stanowisko prezydium, w tym marszałka Hołowni, żeby w polskim Sejmie, w polskim parlamencie odbyła się poważna debata na temat stanu bezpieczeństwa Polski, ponieważ jak porównamy nasz system obrony cywilnej, obrony terytorialnej, chociażby do takiej Finlandii, Szwecji, Estonii, no to jest dramatyczna przepaść i dzisiaj marszałek Hołownia, zamiast deklarować, że wdepcze Putina w ziemię, powinien zająć się reanimacją polskiego ustawodawstwa na temat obrony cywilnej. Szanowni Państwo, Estonia, 5-milionowy państwo, jest w stanie w ciągu 48 godzin postawić pod broń ponad 200 tysięcy rezerwistów. Polska podobną ilość, być może w ciągu 2 miesięcy. Jest dramat. My powinniśmy o tych kwestiach mówić, ponieważ one są w ramach naszych możliwości, w ramach... Panie pośle, kawa nie wyklucza herbaty, to znaczy dyskusja na temat obrony cywilnej, schronów czy braku schronów, to jest jedna kwestia. Ale ja pytałem o co innego. Panie redaktorze, tak. Jest jedna rzecz. My możemy dywagować na coś, na co nie mamy wpływu. Przecież my nie mamy wpływu na to, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Możemy na ten temat debatować, ale ja wolę debatować na co my mamy wpływ, a ma tak samo duże znaczenie dla naszego potencjału obronnego, jak mniej lub bardziej przychylne stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. To w takim razie przejdźmy do tej obrony cywilnej. Dzisiaj była konferencja prezydenta Trzaskowskiego z ministrem Kosiniakiem Kamyszem dotyczącym działań, jakie mają być podjęte w Warszawie, między innymi szkolenia przysposobienia obronnego, informowania, gdzie się znajdują w najbliższej okolicy schrony, bo większość Polaków w ogóle nie ma pojęcia, gdzie się w ich okolicy schrony znajdują, jeżeli się znajdują. Jakie rządząca koalicja ma pomysł na to, żeby u nas obrona cywilna wyglądała tak, jak na przykład w Szwecji? Czy w ogóle moim zdaniem kwestia obrony cywilnej, ja tutaj się w tym zakresie ze smutkiem muszę zgodzić, że jest na poziomie bardzo niskim i to wymaga nie tylko działań punktowych, rzeczywiście to bardzo słuszna inicjatywa ze strony pana prezydenta Trzaskowskiego, ale myślę, że też po pierwsze nie powinno tutaj być jakichś rozterek politycznych, bo powinniśmy rozmawiać, nie tyle co nawet rozmawiać o tym, ale jest potrzebny konkretny, rzeczowy, taki bardzo holistyczny program w zakresie w ogóle poprawy odporności naszego państwa. Obrona cywilna to nie tylko schrona, ale też umiejętność zachowania się na wypadek ataku, chociażby w zakresie cybernetycznym, to jest ochrona punktów krytycznych, jeżeli chodzi o infrastrukturę państwa polskiego. To jest kwestia tego, jak się zachować w świetle potencjalnej dezinformacji szerzonej w internecie, więc na to trzeba spojrzeć. I te szkolenia, czy jakby podnoszenie też świadomości musi odbywać od najmłodszych lat, oczywiście na odpowiednim etapie, więc tutaj tych działań będzie zdecydowanie więcej. Rządzący będą mieli odwagę wprowadzić na przykład ustawę o powszechnej służbie. No o tym rozmawialiśmy ostatnio pana redaktora, też odpowiadałem na to pytanie i też mówiłem wtedy, że priorytetem powinna być kwestia właśnie zwiększenia odporności państwa, kwestia obrony cywilnej, podprawę świadomości, też zmiana, jeżeli chodzi o podstawę w szkole, bo tam było przysposobienie obronne kiedyś. Teraz należałoby do pewnych rozwiązań wrócić, oczywiście uwzględniając zmieniającą się rzeczywistość. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby rosła ta świadomość wśród nas, wśród społeczeństwa, że obrona cywilna jest jednym z bardzo istotnych elementów, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa państwa polskiego. Bo im większą taką odporność jako państwo uzyskamy, im lepsze i sprawniejsze będziemy mieli wojsko, lepszą dyplomację osadzoną w sojuszach, które są wiarygodne i mają projekcję siły na naszym ewentualnym teatrze wojennym, to mniejsze ryzyko, że ktoś będzie próbował testować nasze zdolności obronne. I to jest kwestia właśnie fundamentalna i nad tym, to jest jeden z priorytetów obecnego rządu, nad którym powinniśmy pracować ponad, myślę, podziałami politycznymi. Czy PiS poparłby ustawę o powszechnej służbie wojskowej? Ja się przede wszystkim bardzo cieszę, że nastąpił zwrot w myśleniu wielu partii politycznych, także Platformy, PSL-u, Lewicy. Przecież jeszcze kilka lat temu
mieliśmy do czynienia z takimi tezami, że w zasadzie nie ma potrzeby rozwijać armii, wręcz liczebność była zmniejszana. Za rządów Platformy liczebność polskiej armii spadła nawet poniżej 100 tysięcy. Były likwidowane jednostki wojskowe, były przenoszone na zachód właśnie z tej wschodniej części Polski. Teraz żołnierzy mamy w armii. Niech mnie pan posłucha, panie pośle. Rozumiem, że to jest dla was bolesne, bo prowadziliście... Nie, ale po 8 latach ilu mamy... Panie pośle, słuchałem tego, co pan mówił z uwagą. Proszę się... Rozumiem, że to jest coś, co pan się może trochę denerwować, ale jednak likwidowaliście jednostki. No był plan tej obrony na linii Wisły. Bardzo się cieszę, że dzisiaj już nikt do tego nie chce. Proszę, no przepraszam bardzo. Panie ministrze. To zostało ujawnione, bo to były dokumenty, które były wtedy przyjęte. I ja się bardzo cieszę, że dzisiaj już Platforma od tego odeszła. Będziemy w pełni Platformę popierali. Bardzo dobrze, że te błędy już się nie mogą powtórzyć. No, cieszymy się z tego. W tym zakresie będziemy was wspierać. Zadał pan pytanie w tej sądzie naszym widzom, czy Polska powinna przeprowadzić prewencyjne uderzenia na Rosję. No, z całym szacunkiem. To są mrzonki i kompletnie oderwana od rzeczywistości teza. My nie chcemy nikogo atakować. My chcemy się skutecznie obronić. Właśnie dlatego musi być zwiększona liczebność polskiej armii. W tej chwili mamy ponad 170 tysięcy żołnierzy. Stworzyliśmy Wojska Obrony Terytorialnej, które też były wtedy bardzo mocno krytykowane. Okazało się, że to jest bardzo skuteczny sposób obrony. Ukraina wykorzystuje to w wojnie obronnej przeciw Rosji. Trzeba to dalej rozwijać, trzeba być gotowym do obrony. Trzeba rzeczywiście, tak jak pan poseł mówi, być silnym siłą własną i siłą naszych sojuszników. Uciekł pan tylko poseł od odpowiedzi na moje pytanie. Ja nie jestem zwolennikiem powszechnej służby wojskowej, jestem zwolennikiem tego, żeby było jak najszerzej dostępne przeszkolenie wojskowe. Nawet gdyby ona trwała, nie mówię o 20 latach, czy nawet o 3 latach, ale kilku miesiącach. Jestem przeciwnikiem przymusowej, zasadniczej służby wojskowej, pamiętam jak to wyglądało, ale jestem zwolennikiem tego, żeby szkolenia były dostępne jak najszerzej dla każdego chętnego, no bo w razie wojny, oby jej nigdy nie było, ale wtedy musimy być wszyscy przeszkoleni, przygotowani w jak najszerszym zakresie. Jestem przeciwnikiem przymusu, ale jestem zwolennikiem tego, żeby każdy te umiejętności nabywał, żeby każdy się dokształcał, każdy wiedział, jak to działa i też w miarę możliwości korzystał z tych umiejętności praktycznych. Panie pośle, a pana jaka jest opinia, jeżeli chodzi o powszechną służbę wojskową i Konfederację? Konfederacja nie musi zmieniać stanowiska. My zawsze kładliśmy ogromny nacisk na zdolności obronne naszego państwa. To my się sprzeciwialiśmy tak ogromnemu przekazywaniu polskiego uzbrojenia na rzecz Ukrainy. Oczekiwaliśmy większej solidarności państw układu NATO. Jest tak, że jeżeli chodzi o powszechny obowiązek służby wojskowej, w takim pojęciu, jak go pamiętamy, jak było, moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, bo bardzo często ludzie spędzający 2-3 lata w wojsku spędzali ten czas bardzo nieefektywnie. W związku z tym mamy świetny, lepszy przykład niż wykład. Mamy przykłady Finlandii, Szwecji, gdzie to przeszkolenie jest powszechne, na wysokim poziomie i powinniśmy z tych wzorców czerpać. Ale państwo polskie powinno w końcu zaufać swoim żołnierzom. To jest skandal i Konfederacja podnosi to, bo zarówno za poprzedniego ministra obrony narodowej i obecnego nikt nie myśli o tym, by żołnierze obrony terytorialnej trzymali broń w domu, tak jak to jest w wielu państwach europejskich, Finlandii, Szwecji, Estonii, nie mówiąc już o ilości sztuk broni, którą dysponują cywile. Polska to jest dramat. Polska jest rozbrojona i Konfederacja podnosiła tą wielokrotnie. Domagamy się szerszego dostępu do broni. Nie marzymy o tym, żeby było tak jak w Finlandii czy w Szwajcarii, ale niech będzie chociaż tak, jak jest to na Słowacji czy w Czechach, gdzie jest 10 razy więcej niż w Polsce. Ale nawiązując do tego quizu, który tutaj się w tle odbywa, czy powinniśmy podjąć wojnę prewencyjną, panie redaktorze. Ja się przyłączę do głosu premiera Fico, który wrócił ze szczytu paryskiego zmartwiony, że ani słowa o pokoju, ani słowa o pokoju. Wzmacniajmy Ukrainę, pomagajmy jak tylko to jest możliwe, ale rzetelne zarządzanie czymkolwiek wymaga działania scenariuszowego. I moim zdaniem martwi mnie to, że zarówno w Waszyngtonie, jak i w Warszawie nie mówi się o możliwych scenariuszach
pokojowych, o podjęciu rokowań pokojowych. Droga do pokoju jest niezwykle prosta. Wystarczy, że Rosjanie opuszczą teren Ukrainy i będziemy mieć pokój. Panie redaktorze, rozmawiać o pokoju ponad głowami Kijowa. Panie redaktorze, a ja proponuję przyjrzeć się odpowiedzialnej postawie na przykład szefa służby MSZ-u Szwajcarii, który na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych zapowiedział, że Szwajcaria chce być gospodarzem rozmów z zaangażowaniem forum międzynarodowego, chce być gospodarzem właśnie takiej debaty pokojowej. Prezydent państwa bądź co bądź będącego członkiem NATO, prezydent Turcji Erdogan po spotkaniu z prezydentem Zełenskim powiedział, że to właśnie Turcja chce być gospodarzem spotkania Ukraina-Rosja. Po spotkaniu z prezydentem Zełenskim tego typu propozycja i zaproszenie się pojawia. Okazuje się, że można rozmawiać o różnych scenariuszach, a nie tylko o wojnie prewencyjnej. Jak mówi stare rzymskie powiedzenie si vis pacem parabellum, prawda? Czyli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Panowie, króciutko, jakbyście się tylko odnieśli do tych propozycji pana posła Skalika, czyli rozmów pokojowych. Znaczy w naszym żywotnym interesie jest zwycięstwo Ukrainy. Musimy robić wszystko, żeby wspierać Ukrainę i organizować wsparcie dla walczącej Ukrainy. Tak jak w zakresie dostarczania uzbrojenia, amunicji, której krytycznie brakuje dzisiaj, jak i wsparcia finansowego. Były rozmowy pana prezydenta, jeżeli chodzi o kwestię uruchomienia tych środków zablokowanych na poziomie Izby Reprezentantów w Stanach. Jest 50 miliardów euro, czteroletni program wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Tutaj pan premier Donald Tusk był bardzo w tę kwestię zaangażowany i udało się uzyskać jednomyślność w tym zakresie w ramach wszystkich państw Unii Europejskiej. Więc to są konkretne już pieniądze, które Ukraina w perspektywie 4 lat dostanie. Ale kwestia amunicji, której brakuje też w państwach NATO, które są zlokalizowane w Europie. Jest kwestia dostarczenia tej amunicji, zakupu jej poza terenem Europy. Kwestia tego, czy Stany Zjednoczone będą w stanie dostarczyć, będą miały wolę dalej wspierać Ukrainę również w tym zakresie. No to jest nasza racja stanu i my musimy zrobić wszystko na drodze dyplomatycznej i sięgając po wszystkie dostępne środki, żeby Ukraina tę wojnę wygrała, bo to jest w naszym egzystencjonalnym interesie. Dlatego właśnie mam nadzieję, że w piątek uda się premierowi Tuskowi przekonać Scholza, żeby przekazał te rakiety Taurus, bo to jest właśnie droga do tego, droga do pokoju. Pokój, nie tylko szybki, nie tylko, no bo to oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby wojna się skończyła jutro, ale pokój trwały. Bo jeśli pokój miałby wyglądać tak, że Rosja uzyskałaby jakieś owoce tej swojej agresji, przestępczej agresji, zbrodni w rozumieniu prawa międzynarodowego, no to jaki będzie jedyny logiczny wniosek z punktu widzenia Putina? Że to się opłacało. A skoro się opłacało, to co trzeba zrobić? Trzeba zrobić znowu to samo i zaatakować kolejne państwa, w tym niestety Polskę. Pokój jak najbardziej tak, ale pokój musi być trwały i to taki, który zapobiegnie kolejnym wojnom, bo w przeciwnym razie ta wojna zostanie odsunięta tylko o kilka lat i będziemy jej następną ofiarą. Panie redaktorze, króciutko. Ja chciałbym szanownych panów posłów zachęcić, żeby zainteresowali się stanowiskiem władz Ukrainy. I tak, minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba w odniesieniu do propozycji szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szwajcarii wyraził przekonanie, że Rosja nie będzie mogła ignorować głosu większości międzynarodowej, jeśli wszystkie kraje zajmą pryncypialne stanowisko i będą działać wspólnie. Dlaczego Polska nie chce przyłączyć i odpowiedzieć na to zaproszenie i przyłączyć się do tej wspólnoty międzynarodowej, której oczekuje minister spraw zagranicznych Ukrainy? Dodam, prezydent Zełenski po wypowiedzi w odniesieniu do propozycji ministra spraw zagranicznych, my mówimy tylko o wojnie, nie o pokoju. Prezydent Ukrainy Zełenski powiedział, że jak najbardziej i dodał, że przedstawiciel Rosji może wziąć udział w kolejnej rundzie rozmów pokojowych, ale dopiero po ustaleniu mapy drogowej przez stronę ukraińską i jej sojuszników. Co to oznacza? Że nawet prezydent Zełenski oczekuje również podjęcia różnych prób rokowań pokojowych, do czego Konfederacja zachęca również władze Polski. Panie pośle, pokój po tym, jak Rosja napadła Ukrainę w 2014 roku, czym się skończył?
napaścią 2020. Ja tylko cytuję jedyną drogą do tego, żeby Ukrainy i prezydenta Ukrainy uzyskać trwały pokój jest zwycięstwo Ukrainy. Wycofanie się Rosji za granicę międzynarodową uznane. To są najnowsze wypowiedzi władz Ukrainy. Dziękuję bardzo. Paweł Bliźniuk, Paweł Jabłoński i Włodzimierz Skalik byli Państwa gośćmi. Szanowni Państwo, zostańcie z nami. Po krótkiej przerwie generał Waldemar Skrzypczak. Imponująca była jedność poglądów przy tym stole. Nic dziwnego, że po polskiej stronie, ale też chyba nic dziwnego, że właściwie w każdym punkcie tej rozmowy mieliśmy wspólne stanowisko z prezydentem Joe Bidenem i ze stroną amerykańską. Nie rozmawialiśmy o ewentualnych kolejnych oddziałach amerykańskich na polskiej ziemi. Wczorajsza deklaracja prezydenta Bidena była dość jasna i moim zdaniem nie ma, to nie jest przecież problem, czy ktoś kogoś przekona kolejną rozmową, tylko decyzji, ale to, co było dla mnie ważne, w jakim sensie to był główny cel mojej wizyty, to potwierdzenie jednoznaczne, że Ameryka nigdy nie zawaha się przyjść z pomocą Polsce, jeśli kiedykolwiek Polska będzie zaatakowana. Też mówiłem panu prezydentowi o tej inicjatywie, żeby zaproponować sojusznikom w NATO podniesienie wydatków na obronność do 3%. Proszę państwa, to nie chodzi tylko o to, ile będziemy wydawali na zakupy zbrojeniowe. To chodzi także o to, czy uda nam się w Europie w ogromnej części odbudować przemysł zbrojeniowy, czy uda nam się w miarę szybko wyprodukować wystarczające ilości amunicji po to, by zabezpieczyć nasze kraje i ewentualnie by móc pomagać także tym, którzy potencjalnie mogą zostać zaatakowani. Nie ma żadnych wątpliwości, że odrodził się rosyjski imperializm i trzeba temu w sposób zdecydowany przeciwdziałać. Ten rosyjski imperializm musi zostać zatrzymany. Była mowa o śmigłowcach Apache dla polskiej armii, o wsparciu, które nam zostało zaoferowane. Dzisiaj widziałem, media w Polsce już o tym pisały. 2 miliardy dolarów takiej wyjątkowego wsparcia, wyjątkowej pożyczki dla nas na możliwości no właśnie tego elementu modernizacji naszej armii. Hubert Biskupski, witam Państwa serdecznie. Po krótkiej przerwie generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, panie generale. Witam pana. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Panie generale, to jeszcze jakbyśmy krótko podsumowali wizytę prezydenta i premiera w Stanach Zjednoczonych i te oficjalnie złożone propozycje przez Amerykanów. Departament Stanu zatwierdził zakup 96 śmigłowców Apache, a także potencjalną sprzedaż bez mała 2000 rakiet, z czego te o AGM 158B, cokolwiek to znaczy, mają zasięg 1000 kilometrów. To są dobre informacje, czy to jest, że tak powiem, kropla w morzu potrzeb i PR? Chcę wierzyć, panie redaktorze, szanowni państwo, że ta wizyta i zaproszenie pana prezydenta i pana premiera do Waszyngtonu miało na celu przede wszystkim podziękowanie Polsce za 25-letni udział we wszystkim tym, co robi NATO. Ponieważ udział Polski w NATO jest znaczący, chociażby dlatego, że Polska jest państwem frontowym i myśmy pokazali przez te 25 lat, że jesteśmy wiarygodnym członkiem sojuszu i wydaje się, że Amerykanie to najbardziej powinni doceniać, ponieważ w mojej ocenie jesteśmy jednym z najbardziej wiarygodnych członków sojuszu, przez to chociażby udowodniliśmy do Iraku w Afganistanie i tymi zmianami, które mają miejsce w armii przez te 25 lat. Natomiast odnosząc się do tych propozycji, które dotyczą sprzedaży sprzętu wojskowego Polsce, oczywiście te systemy, których nam brakuje, one bardzo wzmocnią te rakiety, przede wszystkim wzmocnią nasz potencjał, głównie rakiety te, które będą do samolotów F-16, bo te w tym momencie wszystkie ważne obiekty w Rosji są w zasięgu naszych rakiet i rzeczywiście mają się Rosjanie czego obawiać dzięki tym rakietom o tak znaczącym zasięgu i ufam, że te rakiety będą szybko w naszej dyspozycji, że wszystkie samoloty, które będziemy mieli teraz, F-16 i F-35, będą mogły tym potencjałem dysponować w przypadku, gdyby ktokolwiek miał odwagę nas zaatakować. Panie ministrze, zapytam o słowa, panie generale, zapytam o słowa ministra Jacka Siewiery, szefa BBN-u. Mamy 3 lata, żeby przygotować się do ewentualnego konfliktu.
Po pierwsze, czy zdaniem pana to jest prawda? Po drugie, czy jeżeli to jest prawda, to jest to odpowiedzialna wypowiedź? A po trzecie, jeżeli to jest prawda, to w jaki sposób my się do tego konfliktu możemy przygotować? Czy to prawda? Uważam, że Putin nas nie zaatakuje, ponieważ Putin ma świadomość tego, że my mamy przewagę jako NATO, bo wykluczam tu nasz samodzielny udział w operacjach przeciwko Rosji, a więc zakładam, że będzie to kolektywna obrona w ramach artykułu 5. I nie wierzę w to, że Putin ma tyle odwagi w sobie, tyle szaleństwa w sobie, że chciałby nas NATO zaatakować. Oczywiście będzie prowadził wojnę hybrydową, będzie prowadził wojnę informacyjną, będzie robił prowokacje, bo to jest ta sztuka, którą on wiąże bardzo mocno nasze siły, nasze potencjały. I będzie to pewnie czynił. Potem miejmy świadomość jeszcze jednej rzeczy. Dopóki Ukraina nie ulegnie, to Putin nie skończy wojny w Ukrainie, a moim zdaniem Ukraina nie ulegnie i Putin ma świadomość tego, że jeżeli chciałby całą Ukrainę opanować, to spotka go to, co spotkało armię rosyjską w Afganistanie. Środkowa i zachodnia Ukraina są to terytoria, gdzie mieszkają Ukraińcy, którzy są zdeterminowani walczyć do końca i będą walczyć do końca. Wierzę w to, że tak będzie. Dlatego też naszym celem i zadaniem być powinno ciągłe wspieranie Ukrainy, żeby Ukraina w tym uporze trwała jak najdłużej, niezależnie od propagandy rosyjskiej. Pan minister Siewiera powiedział, że mamy 3 lata. Ufam, że to wynika z analiz, jakie prowadzą specjaliści, eksperci, których ma pan Siewiera do dyspozycji, i którzy dokonują głębokich analiz wspólnie w ramach NATO. I te twierdzenia, które artykułuje pan minister Siewiera, wynikają właśnie z tych analiz. I te, ja przyjmuję do wiadomości. Teraz jak się przygotować? No właśnie, bo to będzie kluczowa, sprawa. Dokładnie tak. Żebyśmy mieli być gotowi, to musimy mieć przygotowane siły zbrojne do tego, żeby temu wyzwaniu mogły podołać. Siły zbrojne to sprzęt i ludzie. Dokładnie tak. Znaczy może od ludzi, że pan pozwoli. Jeżeli mamy być za 3 lata gotowi armią, to armia musi być w ciągu tych 3 lat ukompletowana stanem osobowym czasu pokoju w 100%, czasu pokoju podkreślam, jednostki bojowe ukompletowane, zgrane bojowo, czyli wyszkolone. Dowództwa i wojsko ma być wyszkolone. Czyli ten potencjał, który deklarowany był jako 300 tysięcy, musi być w szyku przygotowany. Teraz wojna powoduje to, że armia się mobilizuje. Czyli powiększa swój stan osobowy około 2-3 razy. Zakładam, że to będzie 2 razy, czyli musi mieć około 200-300 tysięcy rezerwistów. Skąd ich wziąć? Tych rezerwistów, których się teraz szkoli, przeszkala, to nie jest system szkolenia rezerwistów, ponieważ nam potrzeba rezerwistów wyszkolonych specjalistów, a nie wyszkolonych rezerwistów, którzy są szkoleni w ciągu 3 dni na ćwiczeniach, tak bym powiedział, turystycznych, takich weekendowych. Tak się rezerwy nie przygotuje do wojny. A zatem zadaję sobie pytanie jako wojskowy. Czy nie powinniśmy wobec tego przygotować takich zasobów rezerw osobowych, które nam pozwolą na wypadek wojny ukompletować do etatu wojennego jednostki wojskowe? Czyli co, powszechna Mamy służba? 3 lata. Jeżeli mówią politycy i mówią o czarnych scenariuszach, straszą nas wojną za 3 lata. I politycy, to też chciałbym wrócić do tego przy okazji, do polityki informacyjnej, która jest w Polsce dramatycznie zła, bo ona się straszy cały czas, sieje się defetyzm w zagrożeniu tą wojennym, a jednocześnie nie daje się żadnego remedium na to, żeby zapobiec temu. A remedium w tym przypadku może być powszechna służba wojskowa, czyli pobór. Przed tym się politycy panicznie bronią, a jednocześnie wrzucają wyzwania takie, które w zasadzie, jeżeli mamy być gotowi, to bez tego poboru się tej gotowości nie osiągnie. Więc niech politycy się zdecydują w końcu, czego oczekują. Jeżeli mówią, że za 3 lata armia ma być gotowa, to bez poboru nie będzie gotowa, bo nie są w stanie szkolić rezerw osobowych. To jest jeden temat. Temat sprzętu. Oddaliśmy bardzo dużo sprzętu do Ukrainy. Pan prezydent mówił niedawno, przed chwilą zresztą, o programie amunicyjnym, że nie będzie decyzji, żeby powołać do funkcjonowania Narodowy Program Amunicji, nie będzie mieli amunicji na wojnę. Ale amunicja to jest jedno. My w tej chwili mamy sprzętu pancernego, bojowych wozów piechoty nie mamy, które oddaliśmy do Ukrainy. Żołnierze są w koszarach, mogą być w koszarach, ale czy mają walczyć?
Więc teraz trzeba uruchomić szybkie programy takie, które pozwolą na armię, a głównie w domenie lądowej i powietrznej, przygotować się do tego, co może spotkać nas w przypadku konfrontacji z Rosją. Bo zakładam, że jeżeli dojdzie do konfrontacji z Rosją, to nie będzie się działo to w obszarze Morza Bałtyckiego, bo tam mamy zabezpieczone skrzydło przez to, że jest między innymi Szwecja i Finlandia w tej chwili już w naszym składzie, ale to, co się dzieje na Ukrainie, świadczy o tym, że główny teatr wojny to będzie w domenie lądowej i powietrznej. I do tego się trzeba przygotować, uruchamiając kolejny program, który nazywam w skrócie programem pancernym, który pozwoli nam w szybkim tempie uzyskać zdolności, jeżeli chodzi o ten sprzęt, który jest nam potrzebny do prowadzenia działań bojowych w domenie lądowej. Są to czołgi, haubice, bojowe wozy piechoty. Wszystko to, co w tej domenie lądowej musimy mieć. Oczywiście z systemem obrony powietrznej, to jest kluczowy do tego, aby nam zapewnić pełne bezpieczeństwo w zakresie odporności na uderzenia na infrastrukturę krytyczną, co się wiąże oczywiście też z tematem, o którym tu dzisiaj u pana była mowa, obroną cywilną. Gospodarka rosyjska przestawiona została na tory wojenne. Co z gospodarką europejską? Co w kontekście na przykład wygranej Donalda Trumpa i takiej bardzo czarnej wizji, gdyby to sama Europa musiała stawiać opór wojskom rosyjskim. My w tej chwili jako Europa nie jesteśmy absolutnie do tego gotowi. Jak sobie policzymy, ile pocisków się produkuje, ile jest potrzebnych, a ile w Rosji się produkuje 2 miliony sztuk tak rocznie, no to... To znaczy jest to problem, którym zderzamy my się i Polacy, i Europa też, Unia Europejska i NATO. Jesteśmy spóźnieni w stosunku do Rosji co najmniej o 2-3 lata. Putin dekretem bodajże z kwietnia 2022 roku uruchomił, czyli przestawił gospodarkę czasu pokoju na gospodarkę czasu wojny. On pełne zdolności osiągnął produkcyjne w maju ubiegłego roku, już po roku czasu przygotowań. I jego przemysł produkuje na potrzeby armii pełną parą. Unia Europejska i NATO nie zrobiły nic lub zrobiły bardzo niewiele, żeby takie mieć zdolności, które pozwolą produkować amunicję na potrzeby armii wszystkich, które w NATO funkcjonują. Nie mamy. W tej chwili mamy puste magazyny. Czesi szukali amunicji dla Ukrainy, znaleźli ją poza Unią Europejską, czyli poza Europą. To świadczy o tym, że w Europie nie mamy amunicji na potrzeby żadnej armii. A w związku z tym uważam i jest czas ku temu, żeby podjąć takie decyzje, które być może są na podobieństwo decyzji, które podjął Putin, ale trzeba te decyzje podjąć. Wie pan, ja mówię, że nadchodzi czas na ludzi odważnych, ludzi, którzy potrafią podjąć decyzje, ludzi twardych, zdeterminowanych, którzy poza sloganami, scenariuszami, które snują do kamer, zaczną działać. A widzi pan takich ludzi w Europie? Znaczy, wie pan, no właśnie to jest problem. To jest problem. Elity chyba nie wykształciły takich ludzi, elity polityczne, ludzi, którzy są zdolni do tego, żeby działać sprawnie, szybko, się organizować i w tempie przyspieszonym, bo my tego czasu nie mamy, o czym my tu dzisiaj mówimy i wszyscy o tym mówią, a okazuje się, że niewiele się robi, żeby zapobiec temu, co się może dla nas skończyć katastrofą. Panie generale, a jaki jest rzeczywisty potencjał obronny Europy? Widzi pan, to jest problem. Niektórzy twierdzą, że ja nie mam racji, mówiąc o tym, że armie są rozsypce. Ale ja jestem żołnierzem. Niech mi polityk pokaże jedną, jedyną dywizję w Europie, która jest gotowa w tej chwili na gwizdek, żeby wyjść na pozycje bojowe. Nie ma takiej dywizji, nikt takiej dywizji nie ma w tej chwili w Europie i w NATO, poza Amerykanami, którzy mają u siebie, ale takich dywizji, które, tak jak powtarzam, ma ukompletowany sprzęt bojowy w 100%, ma ukompletowane zapasy, w tym i amunicję w 100%, ma wojsko w 100% lub w etacie pokojowym, wyszkolone, zgrane bojowo i na gwizdek wyjdą na pozycję bojową. Nie ma takiej dywizji w Europie, nie ma jej nikt, nawet Niemcy. Dzisiaj Władimir Putin udzielił wywiadu, w którym straszy. To jest jeden z tych elementów jego polityki zarządzania strachem. Jeśli Polska wprowadzi wojska do Ukrainy, to już jej nie opuści. Rosja jest gotowa na użycie broni nuklearnej. Mamy swoje własne zasady. To są strachy na lachy, czy należy się tych gruźb rzeczywiście bać?
ważny wątek pan poruszył, to jest tak jakby próba skłócenia nas z Ukraińcami, czyli pokazywanie, że jeżeli my wejdziemy nawet w ramach NATO, w ramach jakiejś misji szkoleniowej pomagać Ukrainie, to Wojsko Polskie już nigdy nie wyjdzie z Ukrainy i że my tą część, którą Miedwiediew pokazywał na mapie kiedyś w Moskwie kilka dni temu, że my tam swoją będziemy obecność... Właśnie pytanie, jak to interpretować? Czy to jest właśnie interpretować tak, że my tę część Ukrainy zajmiemy, czy może tak, że ci nasi żołnierze po prostu tam zginą i zostaną, tak? Na pewno nie ma takiego zamiaru, panie redaktorze, żeby anektować część Ukrainy. Nie ma takiego zamiaru. Polska uznała, że Ukraina i Polska są partnerami, są sąsiadami i ta granica, która nas dzieli, jest granicą nienaruszalną. I ufam, że żaden rząd nie ma takich zamiarów, jakie próbuje nam wmawiać Putin. I uważam, że to jest w jego narracji od dawna ta narracja, która mówi, że o tym, że my mamy takie zakusy na zachodnią Ukrainę dojść do Kijowa. Bzdura kompletna i uważam, że nie ma co zwracać na to uwagi. Natomiast narracji Putina bardzo mocno cały czas się pojawia ta broń nuklearna, to użycie broni jądrowej. Której Europa Zachodnia, w ogóle Zachód się panicznie broi. Broni. Ja mi się wydaje, że Putin też się boi. I Rosjanie też się boją. Tak mi się wydaje, panie redaktorze, szanowni państwo, że wszyscy się obawiają użycia broni jądrowej, dlatego jej nikt nie użyje. Kiedy Putin po raz pierwszy groził i było, te groźby były bardzo takie, bym powiedział, wyraźne, to prezydent Chin powiedział Putinowi, że nie ma prawa używać broni jądrowej. Bo my wszyscy wiemy, wojskowi szczególnie, czym użycie broni jądrowej może się skończyć dla naszego globusa, naszego globu. Katastrofą, apokalipsą, która by unicestwiła nas globalnie, ponieważ wymiana czasów byłaby na pewno bardzo silna i ja uważam, że nikt nie odważy się na naciśnięcie tego czerwonego guzika z bronią jądrową, tym bardziej, że Putin ma świadomość tego, że w NATO nuclear sharing funkcjonuje i my też mamy broń jądrową do dyspozycji. W związku z tym to nie jest sposób na rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych, żeby unicestwiać życie na ziemi. To zostańmy jeszcze przy tym scenariuszu, kiedy to wojska polskie albo wojska NATO wkraczają do Ukrainy. Mówił o tym prezydent Macron. Czy to jest dobra propozycja? Czy to była forma nacisku na Stany Zjednoczone, na prezydenta Bidena, na spikera Senatu, który nie chce poddać pod głosowanie ustawy umożliwiającej wspieranie Ukrainy? To jest bardzo złe, że się Ukrainie wspiera, ponieważ ten czas, który Ukraina straciła przez to, że myśmy nie pomagali Ukrainie, bo nie mamy czym, a Stany Zjednoczone wahały się, żeby udzielić pomocy, to jest już pół roku. Ukraina traci zdolności przez to, że nie dostaje tej pomocy. I dlatego też tą narrację, pan pytał wcześniej o Trumpie, uciekł mi ten temat, ta narracja Trumpa się w to wkomponowuje, który przestrzega przed tym, choć moim zdaniem Trump nigdy nie wyprowadzi Stanów Zjednoczonych z NATO, ponieważ polityczno-ekonomiczny establishment amerykański potrzebuje NATO. Chociażby o tym świadczy operacja w rejonie Morza Czerwonego, gdzie Brytyjczycy i Francuzi mocno wspierają Stany Zjednoczone i bez tego wsparcia byłoby ciężko Amerykanom. Natomiast moim zdaniem ta pomoc, której brakuje cały czas w Ukrainie, wynika jakoś moim zdaniem z wahania się polityków amerykańskich, którzy nie do końca widzą szansę na to, że Ukraina tą wojnę wygra, bo jej nie wygra, ale na pewno jej nie przegra. I naszym interesie jest, żeby Ukraina trwała jak najdłużej, ale to trwanie Ukrainy zależy od decyzji politycznych w Waszyngtonie, ponieważ to tylko w tej chwili Amerykanie mają potencjał, którym mogą natychmiast Ukrainie pomóc. A jak pan ocenia tę propozycję, żeby wojska NATO zaangażowały się bezpośrednio w konflikt? Absolutnie ja to wykluczam, dlatego że doprowadziłoby do eskalacji konfliktu i mogłoby doprowadzić do wybuchu III wojny światowej. Tego nikt nie chce i uważam, że sojusznicy Rosji, a tu głównie Chiny, patrzą wielką uwagą na to, czy my się w to zaangażujemy. Bo Chiny mają tutaj do ugrania dwie rzeczy. Przede wszystkim, żeby się udało zaangażować wojnę NATO w Europie, to Amerykanie się zaangażują w wojnę w Europie. I ten moment wykorzystają Chińczycy do tego, żeby rozwiązać problem z Tajwanem. I jeżeli by gra szła o cokolwiek, to właśnie o to, żeby zaangażować Amerykanów w wojnę w Europie, ale my się nie dajmy w to wciągnąć i w związku z tym uważam, że nie ma takiej opcji, żebyśmy wysłali wojska, jak chce Macron, do Ukrainy, bo Amerykanie muszą skupić swoją uwagę na Indo-Pacyfiku, żeby tam nie zrobili Chińczycy tego, czego się Amerykanie obawiają.
W mediach społecznościowych można zobaczyć wiele filmów pokazujących płonące strategiczne obiekty rosyjskie, które miały być zaatakowane przez drony. Wczoraj pojawiła się informacja i filmy z granicy rosyjsko-ukraińskiej, którą to przekroczył Legion Wolność Rosji, pragnący dojść do Kurska. Przychodzimy nie po to, by zabić, zetrzeć, zniszczyć czy ukarać. Idziemy, by was wyzwolić z nędzy strachu, wyzwolić z dyktatury i terrorystycznej organizacji, która zawłaszczyła władzę, by dać waszym dzieciom normalną, cywilizowaną przyszłość bez sankcji i represji, bez wyborów, w których nie ma wyboru. Za chwilę w Rosji są wybory, no chociaż to nie są wybory, to jest plebiscyt. Wiadomo, trudno nawet to określić. Wszystko jest już dawno ustalone. Czym jest ten Legion Wolność Rosji? Czy to w ogóle jego działanie ma jakiekolwiek znaczenie? Znaczy, nie ma to znaczenia militarnego wielkiego, bo w skali operacyjnej to nie jest wielkie wydarzenie. Natomiast na pewno jest to wydarzenie ważne dla nas, dla Ukraińców i dla Rosjan, którzy, jeżeli się dowiedzą o tym, że jest taki Legion Rosyjski, który idzie ich wyzwalać, zaczną się pytać, o co tu chodzi w tym wszystkim. Wydaje mi się, że to jest dobrze przygotowana operacja przez służbę wywiadu i kontrwywiadu ukraińskiego. Uważam, że takie operacje powinny być prowadzone i absolutnie powinny być takie operacje wspierane, żeby Rosjanie mieli świadomość tego, że wśród Rosjan są też inni ludzie, którzy potrafią inaczej myśleć, inaczej chcieć żyć. I być może, ja nie wiem o wyzwoleniu Rosji, bo to raczej byłoby chyba trochę przesadzone. Do Kurska chcą dojść, no jest kawałek od granicy. Daleko jest i na pewno nie dojdą. Natomiast sam fakt, że są, że zaistnieli i że tą flagę, którą oni noszą nad sobą, jest to flaga wolnej Rosji. Uważam, że to trzeba wspierać, takie inicjatywy, i uważam, że w naszej propagandzie, w naszej polityce informacyjnej, co też jest bardzo ważną rzeczą, trzeba to mocno eksponować. Natomiast pan wspomniał o tych uderzeniach głębokich, które są w tej chwili udziałem Ukraińców. Nareszcie. Powiem, że do tej pory Zachód wzbraniał się bardzo przed dostarczeniem Ukrainie systemów rażenia do wykonywania uderzeń głębokich na cele strategiczne na terytorium Rosji. I nawet Amerykanie zakazywali, Niemcy Taurusa nie chcą przekazać. W związku z tym te zdolności Ukraińcy osiągnęli sami. Sami produkują, między innymi na bazie rakiet tych morskich, Neptun, rakiety Ziemia, i tymi rakietami uderzają głęboko. I teraz zwiększyli produkcję tych rakiet, więc tych uderzeń na terytorium Rosji głęboko będzie coraz więcej. Dwa cele są. Po pierwsze, żeby zniszczyć tę infrastrukturę krytyczną Rosjan, czyli składy paliw, magazyny amunicji, fabryki amunicji. Wszystko to, co pracuje na rzecz armii, to jest jeden cel. Drugi cel to jest zmuszenie Rosjan do tego, żeby przemieścili część środków obrony powietrznej do tych obiektów, w głąb, żeby je chronić. Na trasie przelotów dronów, czy samolotów, czy jakichś innych środków napadu powietrznego Ukrainy. To jest bardzo dobry ruch, ponieważ muszą Rosjanie osłaniać te obiekty. A skąd wezmą środki? A biorą je z frontu. Czyli teraz, co Ukraińcy osiągną, jeżeli Rosjanie zabiorą z frontu środki obrony powietrznej S-300, 400 do obrony infrastruktury krytycznej, to jak te przyjdą F-16 dla Ukrainy, one będą miały większą swobodę w wykonywaniu zadań. Chciałem spytać o pańską wypowiedź w jednym z wywiadów. Powiedział pan, że potrzebna jest zmiana zarządzania potencjałem obronnym w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Co pan przez to rozumie? To znaczy, że chciałbym bardzo, żeby politycy mieli świadomość wyzwań, jakie przed nimi stoją, że organizując polski potencjał zbrojeniowy, który ma produkować dla polskiej armii, na potrzeby tej armii, żeby budowali taką zdolność, która będzie tą zdolnością, która sprawi, że my ten cel osiągniemy. Do tej pory nasz przemysł zbrojeniowy zarządzany jest politycznie i przez ludzi z rozdania politycznego, nieudolnych ludzi, którzy wykorzystują stanowiska tylko po to, żeby budować swoje osobiste jakieś te potencjały, nie przenosi się w ogóle to na żadne programy, które są kluczowe dla polskiej armii. I przykładem jest amunicja. Zakupiliśmy bodajże 300 tysięcy amunicji za 11 miliardów od Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Polska Grupa Zbrojeniowa nie produkuje swojej amunicji, tylko z komponentów importowanych. Polska nie ma suwerenności produkcji amunicji. Ja nie wiem, dlaczego o tym nikt nie mówi. Suwerenność polega na tym, że my możemy sami z materiałów, które służą do produkcji amunicji, sami amunicję produkować. Stąd mówię o tym programie amunicji na poziomie rządu. Nie ma żadnego odzewu. Dlaczego, pytam się? Czy nikt nie ma świadomości tego, że jeżeli nie będziemy mieli autonomii w produkcji amunicji, to nikt nam w przypadku wojny z Atlantyku lub z Azji, z Korei Południowej amunicję przywiezie? Z czego będziemy strzelali? Z powietrza?
nie ma tej odpowiedzialności, wie pan, bo hasłami się nie zbuduje potencjału armii i przemysłu zbrojeniowego. Trzeba działać. I to działać trzeba na zasadzie tak, jak się działa w kryzysie. Ja już nie mówię, że w tej chwili przejść na stopę wojenną przemyśle, ale przynajmniej wprowadzić tam zarządzanie kryzysowe i oparte o ludzi twardych, zdecydowanych, merytorycznych, którzy wiedzą, jak budować te zdolności, a nie opowiadają na konferencjach, na dziesiątkach konferencji o tym, co można by zrobić, a potem pokazują, jak to, tego się nie może udać zrobić. No to jest dla mnie niepojęte. Podatnik ma świadomość tego, że daje pieniądze, ale podatnik chce też wiedzieć, co w zamian dla armii będą za te pieniądze. Chciałem spytać o jeszcze jedną rzecz. Czy w ramach przygotowań do tego potencjalnego konfliktu powinniśmy się wycofać z pewnych konwencji? Pan powiedział między innymi, że powinniśmy się wycofać z zakazu używania min przeciwpiechotnych. To może podziałać bardzo mocno na wyobraźnię, ale wiemy z drugiej strony, że te miny przeciwpiechotne odgrywają niezwykle istotną rolę w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Wojna to jest sprawa dla armii głównie. Armia ma się dobrze bić, skutecznie się bić i armia ma mieć te narzędzia, które pozwolą jej wykonywać zadania skutecznie i zwyciężać. Żeby nasza armia mogła zwyciężać, musi mieć wszystkie te narzędzia, które pozwolą jej na polu walki wykonywać skutecznie zadania. Między innymi w obronie muszą być wszystkie typy min. W tej chwili mówi się o minach przeciwpancernych, że one są. Miny przeciwpiechotne są zakazane, czy ich używanie jest zawieszone, ale uważam, że na w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa nie możemy się wahać i trzeba te zakazy odwiesić. Trzeba uruchomić te procesy wyposażenia wojska w te my miny. My posiadamy takie miny w ogóle? Te miny, które kiedyś były, one zostały wszystkie zniszczone. One zostały zlikwidowane. Ale są teraz takie systemy minowe, które również taką funkcję spełniają, ale trzeba po nie sięgać. Tutaj nie może być sentymentów, powtarzam, jeżeli wysyłamy żołnierzy... W Europie taką broń produkuje? Czy? Produkuje się, są takie, my też możemy, o ile będzie zgoda polityczna. Natomiast jeżeli się żołnierzy wysła na wojnę, to trzeba wziąć za życie żołnierzy odpowiedzialność. Politycy biorą na siebie tę odpowiedzialność, w związku z tym politycy mają obowiązek dać pełny sprzęt, dać pełne wszystkie narzędzia żołnierzom, aby skutecznie mogli ci żołnierze wygrywać z przeciwnikiem. Panie generale, w jaką stronę zmierza wojna w Ukrainie? Czy bez tego wsparcia, o którym żeśmy rozmawiali, bez tej amunicji, bez tego finansowania ze Stanów Zjednoczonych, tam wystarczy tych sił wojskowych i morale na to, żeby jeszcze długo stawiać opór? Rosjanie mają przewagę strategiczną, mają inicjatywę strategiczną, zbudowali ją przez to, że między innymi Ukraińcy kilka razy chybiali, jeżeli chodzi o ofensywę, chociażby zaporowską. Nieudana ofensywa zaporowska pokazała, że Rosjanie ślepiej przygotowali do tej operacji niż Ukraińcy. Ukraińcy są w trudnej sytuacji. Przeszli na całym froncie do obrony, strategicznej operacji obronnej i teraz od zdolności do prowadzenia obrony zależy, czy ta obrona wytrzyma. Uważam, że Ukraińcy poradzą sobie z obroną, załamią natarcie armii rosyjskiej, ale trzeba im pomóc w tym, żeby to natarcie mogli armii rosyjskiej zatrzymać. Rosjanie będą za wszelką cenę przygotowują teraz tą operację, którą chcą przeprowadzić na jednym lub dwóch kierunkach, żeby przerwać na jakichś wybranych kierunkach obronę ukraińską. Żeby się im przerwało, znając doktryny rosyjskie, mogą chcieć działaniami manewrowymi na jednym lub dwóch kierunkach, podkreślam, wyjść na rubież rzeki Dniepr i zająć całą wschodnią Ukrainę. I podejrzewam, tak mi się wydaje, że to jest zamiar Putina, żeby tak jeszcze się to wydarzyło do końca, powiedzmy, wiosny tego roku. Dlatego też podkreślam, ważną rzeczą jest to, żeby Ukrainie pomóc, żeby ona to ten moment wytrzymała. I jedna rzecz jeszcze ważna. Musi się kiedyś zdecydować albo mobilizacja i wytrzymanie tego naporu Rosjan. Bez mobilizacji Ukraina będzie w bardzo złej sytuacji. Jaką przewagę mają Rosjanie w tej chwili na froncie? Na froncie Rosjanie mają przewagę 4-5 razy nad armią ukraińską. Oni zbudowali, z tym, że przewagę buduje się nie na samym froncie, tylko na wybranych kierunkach. Rosjanie mają w zasadzie tą przewagę na kierunku kupiańsko-łymańskim, tam zgromadzili siły, na kierunku zaporowskim. I tutaj moim zdaniem Rosjanie chcą zająć na pewno Donbas i jeszcze moim zdaniem celem Rosjan będzie w przyszłości odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. To był najgorszym scenariuszem dla Ukrainy.
Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Waldemar Skrzypczak był moim Państwa gościem. Szanowni Państwo, zostańcie z nami. Po krótkiej przerwie profesor Marcin Piątkowski, ekonomista. Przyczyny wprowadzenia zerowego VAT-u na żywność to była bardzo wysoka inflacja, przekraczająca 9%. Teraz inflację mamy w okolicach 4%, poniżej 4%, więc ten 5% VAT na żywność w tamtej sytuacji i przedłużanie go do momentu trwania wysokiej inflacji było to jak najbardziej uzasadnione. Ja przypomnę, że to też zasługa PSL-u, że mamy 5% VAT na żywność wprowadzony już kilka dobrych lat temu, gdzie te podstawowe produkty żywnościowe zostały objęte niższą stawką VAT-u. To pan premier Pawlak z premierem Tuskiem wprowadzali podczas naszej pierwszej koalicji w latach 2007-2011 i to była bardzo dobra decyzja. Była potrzeba obniżenia i słuszna. My ją kontynuowaliśmy. W momencie spadku inflacji powraca VAT do tej niższej stawki, którą, tak jak wspominałem, wprowadzaliśmy już kilkanaście lat temu. To jest ogromny cios w najuboższych, tych, którzy w koszyku swoich wydatków żywność mają jako zasadniczy, podstawowy element. Obawiamy się tej decyzji z punktu widzenia właśnie osób najuboższych. Do tej pory funkcjonowała tarcza przez długi okres. To się bardzo dobrze sprawdzało. Polacy czuli, że przy tej wysokiej inflacji przynajmniej żywność w sposób galopujący ceny nie wzrastają. Hubert Biskupski, witam Państwa serdecznie po krótkiej przerwie. Moim Państwa gościem jest profesor Marcin Piątkowski, ekonomista, pracownik uczelni Leona Koźmińskiego, były pracownik Międzynarodowego Funduszu Walutowego, były główny ekonomista PKO BP, a także autor kilku książek, m.in. Europejski Lider Wzrostu i o polskim złotym wieku. Dzień dobry, witam serdecznie panie profesorze. Witam, łączymy się z Chin. Tak, dzień dobry panie doktorze, pozdrowienia z Nanjing. Stolicy prowincji Guangxi na południu Chin, która graniczy z Wietnamem. Łączymy się z Chin i pozwolę sobie zacząć od tych Chin, bo pan w Chinach mieszkał. To nie jest tak, że pan tam turystycznie czy biznesowo na kilkanaście godzin przyjechał. Ma pan podobno całkiem niezłe relacje z chińskim rządem, ale zadam pierwsze pytanie, bo patrzymy na Chiny przez pryzmat tego fenomenalnego skoku gospodarczego. W dużym stopniu ekscytujemy się, chociaż oczywiście ani Polski, ani Chin porównać się nie da, czy generalnie tych modeli gospodarczych Unii Europejskiej i Chin się porównać nie da. Na czym polega chiński fenomen gospodarczy i czy jest coś, co moglibyśmy skopiować, czy jednak nie bardzo? No, fenomen gospodarczy chiński, zresztą jak każdy, polega na wielu różnych czynnikach, ale myślę, jakbym miał to uprościć i skrócić, to bym powiedział, że ten fenomen polega na inwestycjach, na tym, że Chiny od 40 lat bardzo dużo siebie inwestują. To widać na każdym kroku. Chiny dzisiaj mają ponad 175 tysięcy kilometrów autostrad i 78 tysięcy kilometrów kolei, szybkiej kolei, które jeżdżą z prędkością 350 km na godzinę. Zresztą dwa dni temu jechałem z innego miasta Chongqing do Nanjing i 1000 kilometrów zajęło mi niecałe 5 godzin, więc fakt, że Chiny w ciągu ostatnich 40 lat zwiększyły swój dochód narodowy na mieszkańca ponad 30 razy, 3-0, w tym samym czasie Polska, która jak pokazuje w swojej książce, jest liderem Europy, zwiększyła swój dochód tylko na mieszkańca tylko razy 3 razy. Tylko? Chińczycy są 10 razy do przodu przed nami. Rzeczywiście wiele czynników były ważne. Oczywiście to, że kilkaset milionów rolników przeniosło się z rolnictwa i zaczęło pracować na początku za bardzo niskie pieniądze. To, że Chiny otworzyły się na zagraniczny kapitał i ściągnęły go ponad 2 biliony dolarów, czyli 2000 miliardów dolarów. Ale najważniejsze jest to, że rząd i sektor prywatny, ale w dużym stopniu rząd, od 40 lat inwestuje zupełnie ogromne pieniądze w przyszłość kraju. Chiny inwestują w proporcji do swojego dochodu narodowego
5 razy więcej niż inwestuje w siebie Polska. Więc to bardzo pokazuje z jednej strony, na czym polega fenomen chiński, a z drugiej, jaki problem ma Polska, że po prostu za mało siebie inwestujemy i to się nam kiedyś odbije dużą czkawką. O tych inwestycjach jeszcze sobie porozmawiamy, natomiast pan pisze, zresztą w obu swoich książkach, o tym, że ostatnie 30 kilka lat, czyli od transformacji ustrojowej 89 czy 90, jak to woli, roku, to najlepsze lata w polskiej tysiącletniej historii. Niektórzy mogliby się oburzyć, szczególnie patrząc na te, czy wspominając początki lat 90. i ten ciężki, trudny polski kapitalizm. Czy rzeczywiście to jest tak, że żyjemy w okresie najlepszym w naszych dziejach? Jestem przekonany, że tak. I stąd też tytuł mojej ostatniej książki o gospodarczym złotym wieku. Nigdy w naszej historii Polakom, nam wszystkim, nie żyło się tak dobrze jak teraz w wartościach absolutnych, czyli jeśli chodzi o wartość naszych zarobków, ale co ważniejsze, w wartościach relatywnych, czyli porównując się z tymi, z którymi lubimy się porównywać, czyli z Europą Zachodnią. Nigdy w historii nie byliśmy tak blisko Zachodu, jeśli chodzi o poziom dochodu i poziom jakości życia, jak teraz. Nawet w tym mitycznym XVI wieku, który, jak nasze książki twierdzą, był złotym wiekiem, on gospodarczym złotym wiekiem na pewno nie był, no bo wtedy, według najlepszych danych, jakie historycznie jesteśmy w stanie oszacować, wtedy przeciętny dochód Polaka to była raptem trochę ponad połowa dochodu przeciętnego Holendra czy Włocha, wtedy dwóch najbogatszych gospodarek w Europie. Dzisiaj nasz poziom dochodu w Polsce już przekroczył 80% średniej w Unii Europejskiej. Tak wysoko nigdy w naszej tysiącletniej historii rzeczywiście nie byliśmy i stąd mówię o tym złotym wieku. Zresztą będąc tu w Chinach, ale też na co dzień w Waszyngtonie i w innych krajach świata, cały czas staram się o tym polskim fenomenalnym sukcesie gospodarczym mówić, bo nikomu innemu w Europie, ani na świecie, wśród krajów na podobnym poziomie rozwoju, nie udał się tak ogromny skok gospodarczy jak Polsce od 90 roku. Chiny oczywiście zaczynały od o wiele niższego poziomu rozwoju, również z powodu Mao Tse-tunga, a my przez ostatnie 30 lat zwiększyliśmy nasz dochód na mieszkańca o prawie 3,5 raza i nie ma innego kraju na naszym kontynencie, który by taki sukces osiągnął. Panie profesorze, o tym, że nasze PKB wzrosło trzykrotnie od 89 roku, pan już powiedział, ale niektórzy mogą się zdziwić, że jesteśmy 43. najbogatszym państwem świata. Aspiracje oczywiście mamy większe. Wspomniał pan o tym gonieniu Zachodu. Lada moment możemy Hiszpanię i Portugalię doścignąć. Co zrobić, żeby dogonić Zachód? Czy w ogóle to jest możliwe, żebyśmy byli na takim samym poziomie rozwoju jak Wielka Brytania, czy Niemcy, czy niektóre państwa skandynawskie, jak wskazywana chociażby przez pana Szwecja? A jeżeli jest to możliwe, to w jakim horyzoncie czasowym? Jest to możliwe, bo może warto zacząć od tego, że jak w 89 czy 90 roku ktoś powiedział, że 30 lat później będzie nam się żyło lepiej niż Grekom czy Portugalczykom, no to pewnie by kazano nam pójść do lekarza i się dobrze zbadać. A rzeczywiście dzisiaj, już od kilku lat, nasz poziom dochodu jest wyższy niż w tych południowych krajach. Do końca dekady mamy szansę rzeczywiście dogonić poziom życia Hiszpanów, a niedługo potem poziom życia Włochów i, co ciekawe, Japończyków. Czyli ta zapowiedź prezydenta Wałęsy z początku lat 90., że zbudujemy drugą Japonię, ma szansę w ciągu 10 lat się spełnić. Więc ja jestem optymistą co do kolejnych 10 lat rozwoju. Myślę, że mamy na tyle mocną, konkurencyjną gospodarkę, że ten nasz sukces się szybko nie skończy, ale obawiam się o to, czy uda nam się kiedykolwiek dogonić te naprawdę najbogatsze, najbardziej konkurencyjne, najlepsze gospodarki na świecie. Te, które rzeczywiście są w całej czołówce. To jest taka wąska grupa światowych gospodarek, które pcha światową cywilizację do przodu. To są Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Japonia, Korea, Ameryka i oczywiście jeszcze kilka innych krajów. I myślę, że dzisiaj zdecydowanie za mało w siebie inwestujemy, żeby oderwać się od tego peletonu słabszych
mimo wszystko zawodników gospodarczych, takich jak południe Europy, i doszlusować do tych najbogatszych. Ja już jakiś czas temu zaproponowałem plan, który marketingowo nazywam planem 5i, bo chodzi o to, żeby wzmacniać instytucje, inwestycje, innowacje, otworzyć się na imigrację i inwestować w inkluzywność, czy wysoką społeczną mobilność naszego społeczeństwa. I uważam, to jest pięć kluczowych kierunków polityki gospodarczej, które powinniśmy wprowadzić, żeby nie tylko dogonić te relatywnie słabsze gospodarki jak Hiszpania i Włochy, ale rzeczywiście w przeciągu dwóch dekad plus być tacy bogaci jak Niemcy, Francuzi czy Szwedzi. Wspomniał pan o tych pięciu i, to zostańmy przy tym pierwszy, czyli inwestycje, o których już tutaj żeśmy troszeczkę mówili. Ostatnie kilka lat to jest niestety olbrzymi problem, jeżeli chodzi o inwestycje. Pamiętam wystąpienie premiera Morawieckiego w Rzeszowie przed 6, może 7 laty, gdzie ten poziom inwestycji miał osiągnąć 20, czy nawet ponad 20%. 25% nawet. 20, tak, nawet 25%. Daleko nam do tego poziomu. Z czego wynika niechęć do inwestowania przedsiębiorców tak naprawdę, bo trochę tego kapitału mamy skumulowanego i nie chcemy inwestować. Też porozmawiamy o tych inwestycjach sektora publicznego, bo mamy cały szereg obszarów, które są silnie niedoinwestowane, i o ile możemy się chlubić tym, że ścigamy czy ścignęliśmy Portugalię czy Hiszpanię, a w perspektywie dwóch dekad może uda nam się doścignąć Niemcy, to jak spojrzymy sobie na przykład na edukację i po pierwsze poziom edukacji, po drugie niedofinansowanie nauczycieli, którzy tam pracują, czarno to widzę. Skąd taki poziom inwestycji? Tak, ja mam złe wieści i dobre wieści. Złe wieści są takie, że jest prawdą, że mamy bardzo niską stopę inwestycji. W Polsce inwestujemy w przyszłość mniej niż 20 groszy z każdego złotego naszego dochodu narodowego, czyli mniej niż 20%, a tak naprawdę 17% naszego dochodu narodowego to są coroczne inwestycje. W tym samym czasie nasi południowi sąsiedzi Czesi inwestują 25% swojego PKB, Koreańczycy prawie 30%, a Chińczycy, mistrzowie świata, ponad 40% swojego PKB. Więc naprawdę to jest duży problem. Jeśli chodzi o sektor prywatny, to myślę, że do tej pory główną barierą jest wiele barier, ale pewnie bariera regulacji, braku przewidywalności polityki gospodarczej, też bariera konsumpcji, która sprawia, że czy popytu, która sprawia, że przedsiębiorcy niechętnie inwestują. Z drugiej strony uważam, że też Polska jako państwo inwestuje w siebie za mało. Z każdych 100 zł swego dochodu narodowego nasze inwestycje publiczne wynoszą tylko 4 złote. Więc ze 100 złotych 4 złote nie trzeba być noblistą, żeby wiedzieć, że to po prostu jest bardzo mało. A dobre wieści są takie, że skoro do tej pory udało nam się osiągnąć tak fenomenalny sukces gospodarczy, znowu jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie od 33 lat i potrafiliśmy to zrobić nawet mając tak niską stopę inwestycji. Uważam, że jest to możliwe, żeby tą stopę inwestycji dramatycznie podwyższyć właśnie do 25% naszego dochodu narodowego, tak jak niektóre to rządy wcześniej planowały. To byłoby związane z jednej strony z podwojeniem, czy wymagałoby podwojenia inwestycji publicznych, na których myślę jest nas stać i takich dobrych projektów na takie inwestycje publiczne by nie zabrakło. Przy okazji odblokowując regulacyjnie, ale i też finansowo inwestycje sektora prywatnego. Gdyby nam się udało te inwestycje podwyższyć właśnie choćby do poziomu czeskiego, nasz wzrost gospodarczy by przyspieszył z 3 do ponad 4% rocznie. I to byłaby jedna z ważnych dróg do tego, żebyśmy tymi Niemcami stali się szybciej niż w wariancie podstawowym. To, na co zwracają uwagę przedsiębiorcy, mówiąc, w jakim stopniu pan to też powiedział o tej niechęci czy takim zdystansowaniu do inwestycji, to jest brak stabilności prawa.
od października, no nie od października, od grudnia, od połowy grudnia mamy nowy rząd po październikowych wyborach, który zapowiadał złagodzenie tego kursu, można powiedzieć, było takie brzydkie określenie jak legislacyjna biegunka i nadprodukcja przepisów prawa, które wprowadzały chaos i niepewność wśród przedsiębiorców. Tu mamy zapewnienie, że czegoś takiego nie będzie. Czy pan wierzy w te obietnice i w to, że przepisy dotyczące na przykład podatków nie będą trzy razy w ciągu roku zmieniane, tylko będzie to robione z pewnym wyprzedzeniem i będzie przede wszystkim konsultowane z interesariuszami? Dobre pytanie, ale pytanie bardziej do rządu niż do mnie. Na szczęście rząd do tej pory składał deklarację, że skończy z tą, no właśnie, z tym, z tą taką wydawaniem czy drukowaniem coraz nowych ustaw i mam nadzieję, że te deklaracje zostaną podtrzymane i wprowadzone w życie. Jednocześnie też są miejsca, gdzie jednak te zmiany trzeba wprowadzić, jak choćby w systemie podatkowym. Myślę, że bez względu na to, kto jakie ma poglądy prawicowe, lewicowe, centrowe czy inne, to akurat zgodzi się z tym, że system podatkowy, szczególnie dla przedsiębiorców w Polsce, zostawia wiele do życzenia i na pewno można go jeszcze znacząco uprościć. Chociaż to nie jest tak, że można prowadzić jakiś system podatkowy na jedną stronę, tak jak niektóre partie kiedyś twierdziły. Tak po prostu nigdy nie będzie, bo gospodarka jest zbyt skomplikowana, żeby mieć system podatkowy opisany na jednej stronie, ale na pewno można to uprościć. Z drugiej strony znowu, ja widzę ogromną rolę dla rządu i może tutaj ta inspiracja, trudno się inspirować Chinami z powodu nam, Polakom wszystkim znany, bo przecież to jest autorytarne państwo, ale jedną z rzeczy, którymi możemy się inspirować, no to właśnie ten rozmach inwestycyjny, jaki ma rząd chiński, ale nie tylko. Wcześniej taki rozmach mieli Japończycy i Koreańczycy i Tajwańczycy i Singapurczycy, czyli wszystkie kraje Azji Wschodniej, które osiągnęły sukces, inwestowały o wiele więcej swoją przyszłość niż my. Więc ja chciałbym, żeby polski rząd w ramach między innymi choćby dzięki odblokowaniu pieniędzy z KPO i z funduszy unijnych, ale to dalej za mało, że postawił sobie cel, że zamiast 4 zł na 100 co roku wydawać, inwestować w przyszłość, że powinniśmy wydawać minimum 2 razy więcej, 8 albo 10 zł ze 100. Znowu takich pomysłów na dobre inwestycje nie zabraknie. Od portów przez autostrady pod CPK, które uważam, że też jest uzasadnione jako część większego pomysłu na to, jak właśnie tą polską gospodarkę przesunąć z tego, powiedzmy, nazwijmy to, kolonialnego systemu, w którym jesteśmy pod dostawcą gospodarek w Europie Zachodniej, szczególnie niemieckiej, i wybicie się na taką gospodarczą niepodległość. W zasadzie odpowiedział pan na pytanie, które chciałem zadać właśnie o CPK, bo to jest temat, który wzbudza spore emocje. Myśmy robili takie badania sondażowe i jakby abstrahując od tego, że jednak większość Polaków to nie są specjaliści ani od transportu lotniczego, ani od transportu kolejowego, to znakomita większość badanych uważa, że należy kontynuować czy budować centralny port komunikacyjny w tych dwóch jego segmentach, zarówno lotniczym, jak i kolejowym, co chyba bardziej świadczy o naszych aspiracjach, prawda? Ja uważam, że w Polsce nam naprawdę brakuje rozmachu. U nas cały czas rządzi ekonomia braku, a powinna rządzić ekonomia właśnie rozmachu. Chodzi o to, że nie będziemy w stanie dołączyć do tych najlepszych w światowej gospodarce, do tego twardego rdzenia 10 czy raptem kilkunastu gospodarek, które cały czas są na czele światowej gospodarki od dziesiątków albo nawet ich od setek lat, jeśli właśnie nie będziemy prowadzić takich dużych projektów inwestycyjnych z rozmachem. Dla mnie CPK to nie jest tylko jedno lotnisko, które swoją drogą wkład państwa coroczny byłby warty tyle, co właśnie teraz tracimy na obniżonym VAT-ie dla branży beauty, ale bardziej to widzę CPK jako część cywilizacyjnego, o wiele większego projektu,
w ramach którego w całym obszarze między Łodzią a Warszawą zbudujemy nowe przemysłowe serce Zachodu, czyli takie miejsce, w którym będziemy w stanie ściągać do siebie dziesiątki i setki miliardów dolarów kapitału zagranicznego, który teraz na świecie z powodu pandemii, z powodu agresji Putina, z powodu Chin, z powodu zmian klimatu szuka dla siebie nowego miejsca na świecie. Co roku na całym świecie inwestycje kapitału zagranicznego to jest 1 300 miliardów dolarów, czyli zupełnie niebotyczne kwoty, i duża część tych pieniędzy szuka właśnie dla siebie nowego miejsca. I chciałbym, żeby Polska te pieniądze do siebie, te kapitały do siebie ściągnęła. Na to mamy szansę, szczególnie właśnie w tym obszarze między Łodzią a Warszawą, gdzie mielibyśmy międzykontynentalne lotnisko, gdzie mieli ponad 200 tysięcy studentów, którzy studiują w Łodzi i w Warszawie, bo mamy autostradę do Berlina, bo mamy kolej do Pekinu, więc patrząc z globalnego punktu widzenia, ten obszar, ale i nie tylko, bo i Trójmiasto, i konurbacja krakowsko-katowicka, i Wrocław, to jest taki, mógłby być magnesem dla przyciągnięcia dziesiątków, a później i setek miliardów dolarów zagranicznych inwestycji. Rzeczywiście przeskoczenie z jednego etapu rozwoju na drugi. W tym kontekście stać nas na to, żeby CPK wybudować, a przy okazji i zgadzam się też z tymi, którzy uważają, że to też jest wielka szansa dla Warszawy. Z punktu widzenia nawet tego miasta, w którym dzisiaj z którego dzisiaj z Państwem rozmawiam, Nanning, o którym, jak myślę, większość Polaków nigdy nie słyszała, infrastruktura Nanningu jest kilkakrotnie lepsza niż infrastruktura Warszawy. Więc chciałbym, żeby Warszawa skorzystała z tej szansy, że przeniesiemy Okęcie do CPK i właśnie zbudowała coś, czego nie tylko warszawiacy, ale i cała Polska będzie globalnie dumna. Co zrobić, żeby tego typu projekty, tego typu inwestycje przestały być elementem politycznej walki dwóch plemion, żeby nie było zarzutów, że z jednej strony mamy mikromanię, a z drugiej strony mamy megalomanię, tylko wzorem tych trwałych, doświadczonych demokracji Zachodu typu Niemcy, Wielka Brytania, Kanada, żeby te projekty przechodziły z pokolenia na pokolenie, czy z kadencji na kadencję, i żeby nie było u nas takiego krótkowzrocznego myślenia w perspektywie 4 czy 5 lat, w zależności od tego, kto do jakiej instytucji startuje. To dajmy szansę temu rządowi. Na razie jeszcze na szczęście nie podjął żadnych złych decyzji. Dzisiaj właśnie przeczytałem, że ponoć budowa fabryki samochodów elektrycznych Izery w Polsce będzie kontynuowana. Rozumiem, że jest też zielone światło dla rozbudowy portu w Świnoujściu, w Gdyni i w Gdańsku. I poczekajmy na to CPK. Ja myślę, że CPK stało się też w dużym stopniu politycznym projektem, bo wcześniejszy rząd, i to też trzeba podkreślić, PiS-u, zrobił wszystko, żeby to się stał polityczny projekt, żeby CPK było kojarzone tylko z jedną partią, i myślę, że to był błąd, bo oczywiście to nie jest projekt dla jednej partii, tylko to jest projekt dla jednej Polski. I Polska CPK potrzebuje, zresztą w Chinach lotnisk wielkości CPK jest kilkadziesiąt. Tutaj pod Nanning, znowu, mieście, o którym który Polak słyszał, jest lotnisko, które jest tak duże jak CPK. Więc jeżeli my mamy ambicje, a mamy, żeby grać jakąś większą rolę niż tylko jeszcze mimo wszystko prowincjonalna europejska gospodarka, no to rzeczywiście musimy w takie globalne, międzykontynentalne inwestycje inwestować czy finansować, i taką inwestycją jest CPK, ale pewnie jest jeszcze też kilka innych. Więc widzę dla niej duże miejsce i również w ramach takiej większej układanki, w której to my ustawiamy się jako jeden z magnesów dla tych globalnych, zagranicznych kapitałów, które teraz chcą się przesunąć do innych miejsc, między innymi wyprowadzić je z Chin. Tutaj wielu zagranicznych kapitalistów narzeka na to, że w Chinach jest już za trudno prowadzić biznes, bo z jednej strony jest konkurencja Chińczyków coraz większa, z drugiej strony partia komunistyczna jest coraz bardziej restrykcyjna, więc oni się rozglądają wszędzie, gdzie się tylko da.
I możemy im też zaproponować, że właśnie Polska jest taką bezpieczną przystanią, która nigdy ich nie znacjonalizuje, w którym nigdy u nas nie będzie Putina, który im odbierze majątek. Przecież warto pamiętać, że zagraniczni inwestorzy stracili kilkaset miliardów dolarów w Rosji na tym majątku, który po wojnie tam zostawili, albo różnymi sposobami Putin ten majątek im zabrał. Więc Polska niech będzie tą gospodarką, która powie, słuchajcie, od 33 lat jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie. Mamy wszystko, czego potrzebujecie, a jak wam czegokolwiek zabraknie, to wam to dostarczymy i zapraszamy do nas. Ważne jest również te inwestycje w Polsce są ważne również z globalnego punktu widzenia, no bo patrząc to, co się dzieje w chińskiej gospodarce, chińska gospodarka jest super konkurencyjna. Dzisiaj poszedłem na chwileczkę do miejscowego supermarketu, w którym się okazało, że jest wystawa 5 różnych samochodów elektrycznych, których każdy wygląda jak Ferrari, a kosztuje połowę tego, co w Europie. To pokazuje, jak strasznie konkurencyjna potrafi być chińska gospodarka. Jeżeli my nie będziemy na Zachodzie w stanie odbudować takich konkurencyjnych mózgów, jakie ma teraz Chiny, no to będziemy mieć też strategiczny problem jako Zachód i jako świat już za kilka lat albo najpóźniej za kilka dekad. Mówiliśmy o inwestycjach, ale chyba jeszcze większym problemem jest u nas to drugie I, czyli innowacyjność. Przez ostatnie lata słyszeliśmy, że powinniśmy przestać być gospodarką imitacyjną, a stać się gospodarką innowacyjną. Wcześniej przez długie lata marzyliśmy o polskiej Nokii. Nokii już nie ma, to znaczy jest, ale nie jest ona już takim sexy produktem, jak była lat temu kilkanaście czy kilkadziesiąt. W zasadzie nie ma globalnej polskiej marki. Rynki międzynarodowe i te IT, i te biotechnologiczne wysysają sprawniejsze, zdolniejsze talenty doktoranckie, studenckie. Mm-hmm. Nie potrafimy prowadzić rozsądnej polityki imigracyjnej, jak na przykład Kanadyjczycy, którzy sprowadzają, też mają olbrzymi problem z wzrostem, z przyrostem naturalnym, a prowadzą politykę migracyjną, gdzie mamy trzy jakby takie elementy. Jednym z nich jest wyszukiwanie i pozyskiwanie ludzi z tych zawodów, które są z punktu widzenia państwa kanadyjskiego najbardziej potrzebne i najbardziej intratne. Czy widzi pan szansę na to, żebyśmy w najbliższej perspektywie stali się państwem innowacyjnym, żeby młodzi ludzie nie uciekali do Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Mm-hmm. Oczywiście część zawsze będzie wyjeżdżała, bo Harvard, Oxford czy uczelnia z tej bluszczowej ligi będzie na pewno bardziej sexy niż Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński. I z drugiej strony, żeby pozyskiwać z tych krajów, powiedzmy, egzotycznych, biorę to w pewien cudzysłów, z Azji czy z Afryki, czy z Ameryki Południowej, młode talenty. Dwie kwestie bardzo ważne, które pan redaktor poruszył, czyli innowacje i imigracje, które swoją drogą się z sobą łączą, bo ponad połowa innowacyjnych startupów, czyli nowo utworzonych firm w Dolinie Krzemowej w Ameryce została założona przez imigrantów, a gro największych globalnych technologicznych firm jest zarządzana przez imigrantów. Przecież szefem Microsofta jest Hindus, szefem Google'a jest Hindus. Założony został Google przez imigrantów z Rosji. Steve Jobs był synem Syryjczyka i tak dalej, i tak dalej. Więc można by te przykłady mnożyć. Co do innowacji, żebyśmy mieli innowacyjną gospodarkę, to musimy mieć innowacyjne mózgi. A żeby mieć innowacyjne mózgi, to musimy inwestować w nasze kwalifikacje, w naszą naukę, w naszych doktorantów, w naszych profesorów. Do niedawna, przed podwyżką, w Polsce profesor belwederski zarabiał 8 tysięcy złotych plus, czyli właściwie często mniej niż kierownik sklepu. Teraz po podwyżce ta sytuacja się trochę poprawiła, no ale dalej nam do standardów i poziomu wynagrodzenia na Zachodzie. Myślę, że zamiast tych 8 tysięcy
złotych miesięcznie. Polski profesor z czasem powinien zarabiać 18 tysięcy złotych miesięcznie, tyle co na Zachodzie. Znowu nie twierdzę, że to trzeba, że stać nas na to, żeby to zrobić od przyszłego miesiąca, ale to właśnie powinien być kierunek naszego rozwoju. Musimy też więcej wydawać na badania i rozwój. Znowu warto wspomnieć o Chinach w tym kontekście, które wydają na badania i rozwój, mimo że są cały czas znacząco od Polski bogatsze, już dzisiaj wydają prawie dwa razy więcej w stosunku do swojego dochodu narodowego niż my. No i właśnie dzięki temu mają takie samochody elektryczne, mają chińskie drony, mają technologię, która pod wieloma względami prawie że dogoniła Zachód. No i znowu, jeżeli my mamy kiedyś nie tylko być gospodarką, która imituje innych, ale też gospodarką, która inspiruje innych własnymi towarami, pomysłami, brandami, markami, no to rzeczywiście w takie kwalifikacje musimy zainwestować. Jest prawdą i szkoda, że w Polsce rzeczywiście nie udało nam się przez te ostatnie 33 lata plus zbudować globalnej firmy. Uważam, że to jest jedna z takich niepowodzeń czy mniejszych gospodarek naszej transformacji. Znowu, to nie zapobiegło to temu, żebyśmy zostali liderem wzrostu gospodarczego. Czyli jak widać, nie trzeba mieć Nokii, Siemensa czy innego Hyundai'a, żeby się szybko rozwijać, no ale jest pytanie, czy można rzeczywiście znowu dołączyć do tej globalnej Ligi Mistrzów, nie mając takich globalnych firm. I tutaj mamy duży problem w tym, jak takie firmy wspierać. Ja uważam, że na przykład znowu oprócz deregulacji, wspomagania finansowego, inwestycji w badanie i rozwój, jest też duża rola rządu, żeby dmuchać i chuchać na te polskie firmy, które mają szansę zostać globalnymi czempionami. Gdybym ja był w polskim rządzie, stworzyłbym na przykład grupę top 100, czyli top 100 najlepszych firm, które już dzisiaj, polskich firm, które działają na zagranicznych rynkach, no ale jeszcze do tej Nokii i Hyundai'a im daleko i robiłby wszystko, żeby traktować tą grupę 100 firm jak polskich olimpijczyków, czyli zrobiłby wszystko, żeby im umożliwiać taką globalną ekspansję, również korzystając na przykład z polskiej dyplomacji, ambasad, konsulatów, PAIH-u i całej reszty. No i ostatnia rzecz o imigracji, bo pan redaktor bardzo dobrze wspomniał o przykładzie Kanady. W Polsce Polacy boją się imigracji, ale bardziej się chyba boją retorycznie niż w praktyce. No bo jak się okazuje, dużo o tej imigracji się mówi, a później, jak później przychodzi co do czego i przyjeżdża do Polski nagle ponad milion ukraińskich imigrantów, to się okazuje, że nie mamy z nimi żadnego problemu. A nawet jak już jest w Polsce kilkaset tysięcy imigrantów z innych krajów, mniej bliskich nam kulturowo, to też sobie jakoś z tym radzimy. Uważam, że rozwiązaniem jest wprowadzenie mądrej imigracji, rzeczywiście w jakim stopniu skopiowanej z systemu na przykład kanadyjskiego czy australijskiego, ale myślę, że najlepszym sposobem na to, żeby się otworzyć na mądrą imigrację, byłoby to, żeby sprowadzać na polskie uczelnie młodych, inteligentnych, przedsiębiorczych ludzi z całego świata. Na polskich uczelniach jest teraz ponad 500 000 wolnych miejsc, no bo już nas ta demograficzna degrengolada dopadła i tak jak 10 lat temu plus na naszych uczelniach studiowało prawie 2 miliony Polaków, tak teraz studiuje już niecałe 1 200 000, a niedługo będzie tylko 1 000 000, więc mamy pół, a nawet już niedługo i 1 000 000 wolnych miejsc, więc chciałbym, żebyśmy 500 tysięcy młodych ludzi, inteligentnych ludzi z całego świata ściągnęli i później 100 tysięcy rocznie z nich zachęcali, żeby zostawali u nas, żeby znajdowali pracę, żeby zakładali firmy, szczególnie innowacyjne, i żeby ten polski sukces gospodarczy podtrzymywali. Wspomniał pan o tej współpracy rządu czy administracji rządowej z przedsiębiorcami. Bardzo różnie to u nas wyglądało na przestrzeni tych ostatnich 3 dekad. Ja pamiętam, jestem na tyle stary, że pamiętam, jak na przykład prezydent Kwaśniewski leciał gdzieś za granicę, to połowę samolotu, a może nawet więcej, to byli prywatni przedsiębiorcy. Dzisiaj prezydent i premier w oddzielnych samolotach polecieli do Stanów Zjednoczonych i tam tych przedsiębiorców nie widać. Jest taki jakiś strach między z tym stykiem między polityką a biznesem prywatnym. Czy po tych może nie najlepszych doświadczeniach początku lat 90. i po tych traumach, no nie powinniśmy okrzepnąć i jednak wypracować takiego, stworzyć takiego modelu współpracy, takiego partnerstwa publiczno-prywatnego, co u nas nie wygląda dobrze.
Zgoda. Zgoda i zgadzam się, zgoda, że tak, że taki model trzeba wypracować. Myślę, że dobre wieści są takie, że akurat minister Sikorski, którego znam i też od dawna obserwuję, wie, jak dyplomacja ekonomiczna powinna wyglądać. Ja sam pamiętam, jak swego czasu pracowałem w Ministerstwie Finansów naszym polskim, to byłem zupełnie szokowany pierwszym spotkaniem z ambasadorem amerykańskim, bo ja się spodziewałem jakiejś towarzyskiej, dyplomatycznej dyskusji o wyzwaniach dla świata w ciągu kolejnych 100 lat, a okazało się, że amerykański ambasador przyszedł z całą listą bardzo konkretnych podatkowych i akcyzowych spraw, które prosił ministra finansów o załatwienie. Więc dla mnie to był ogromny szok, jak bardzo pragmatyczny, komercyjny i praktyczny potrafi być amerykański ambasador. I myślę, że kto jak kto, ale pan minister Sikorski zdaje sobie sprawę, jak amerykańska dyplomacja działa i taki amerykański styl też prowadzi, który rzeczywiście jednym z tego rezultatów będzie to, że ci nasi biznesmeni będą zabierani na taki każdy globalny wyjazd. No i znowu, tutaj jest bardzo dużo do zrobienia, żeby im na różne sposoby pomóc. Jedna to jest dyplomacja, druga to oczywiście sami nasi przedsiębiorcy muszą też mieć kwalifikacje, ambicje i rozmach, który im pozwoli na to, żeby te globalne rynki zdobywać. Ja myślę, że polscy biznesmeni, patrząc z globalnego punktu widzenia, mają dwa problemy. Po pierwsze, że są za skromni. My w ogóle jako Polacy jesteśmy za skromni. Tak jak w Ameryce, w Izraelu, w Chinach i w wielu państwach świata, jak ktoś by osiągnął tak fenomenalny, hollywoodzki, oscarowy sukces gospodarczy jak my, bo jesteśmy liderem wzrostu w Europie od 33 lat, no to by każde spotkanie biznesowe, każde spotkanie dyplomatyczne zaczynało się od tego, że we are the best, we are the champions. Jesteśmy najlepsi, jesteśmy mistrzami świata. A ja nigdy jeszcze nie słyszałem, żeby polski premier, prezydent, minister czy biznesmen od właśnie tego rozpoczynał spotkanie. Więc innym skądinąd dobra skromność akurat w takiej globalnej ekspansji nam przeszkadza. No i po drugie, paradoksalnie, naszym problemem jest to, że nasz rynek polski jest na tyle duży, że można zostać milionerem i można wyjeżdżać z żoną i z dziećmi na wakacje na Malediwy, nie zdobywając globalnych rynków. I to nas na przykład odróżnia od Estończyków czy Czechów, no bo ich rynki są po prostu za małe i tam trudno takim milionerem zostać. W Polsce można mieć bardzo dobre życie, opierając się tylko na rynku polskim bądź regionalnym, więc to będzie trudno zmienić, ale myślę, że nie brakuje nam takich biznesmenów, jak choćby pan Brzoska z Impostu i jeszcze pewnie wielu innych takich kandydatów, którzy mają chęci, którzy mają rozmach, którzy mają pomysł na to, jak zdobywać globalne rynki. I znowu powinniśmy ich traktować jak polskich olimpijczyków. Robić wszystko, żeby im w tej ekspansji globalnej pomóc. I może oczywiście, jak z panem redaktorem będę rozmawiał za 10 lat, może już nie z Nanning, ale z innego miejsca na świecie, to chciałbym, żebyśmy wtedy już mówili o tym, że rzeczywiście jedna czy druga polska firma jest już znana i sprzedaje towary i usługi, które rozgłaszają polski sukces i Polskę na świecie. Też mam taką nadzieję, że będzie można lecąc czy jadąc nie tylko do Czech czy Niemiec, ale też do innych kontynent, zobaczyć polskie produkty. Trzecie i bardzo istotne, instytucja. O tych instytucjach pisze pan sporo w swoich książkach krytycznie, bo sięga pan pamięcią do I Rzeczpospolitej, do czasów zaboru II RP i oczywiście PRL-u, stawiając taką tezę, że myśmy tak naprawdę nigdy nie stworzyli nowoczesnych, zintegrowanych z Zachodem instytucji, że władzy wykonawczej tak naprawdę w I RP nie było, była władza ustawodawcza, ta władza wykonawcza kulała. Jeżeli sięgniemy do książki Dlaczego narody przegrywają, napisanej przez dwóch amerykańskich ekonomistów, oni zwracają uwagę, że bogactwo narodów w dużym stopniu nie zależy od kapitału kulturowego, od miejsca położenia geograficznego, ale właśnie od tych instytucji. Oczywiście można sięgać do tak radykalnych przykładów jak Koreę
północna czy południowa, ale do mniej radykalnego, na przykład Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Stany Zjednoczone Meksyku, no położone, przedzielone granicą, a jednak poziom życia i bogactwa jest diametralnie różny. W tej chwili toczy się w Polsce taki no, bezceremonialny spór dotyczący wymiaru sprawiedliwości, który jednak jest fundamentem każdego państwa. Jest fundamentem, jeżeli chodzi o stabilny rozwój gospodarczy. Grozi nam swego rodzaju dualizm prawny. Jak wyjść z tej pułapki i czy pana nie niepokoi to, co się działo i sposób naprawy tego, co się zadziało przez 8 ostatnich lat? To mnie niepokoi. Jest prawdą, że instytucje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju i to pokazuje praca tych dwóch ekonomistów amerykańskich, o których pan mówił, swoją drogą, z których też korzystam i inspiruję się nimi w swojej książce, chociaż modyfikuję ich teorię rozwoju, mówiąc właśnie, że nie tylko instytucje są ważne, ale też i wartości kulturowe. Dla ekonomisty to takie rzeczy są trudne do powiedzenia i do przełknięcia, ale rzeczywiście to, jak mocne są instytucje, zależy od tego, w jakim sosie kulturowym, czy na jakim one fundamencie kulturowym są zbudowane. Polska przez 1000 lat, przez większość tego okresu miała słabe instytucje, szczególnie pod koniec pierwszej RP, za czasów Poniatowskiego, Polska jako państwo prawie że nie istniało. Pierwsza RP miała, zaraz przed rozbiorami, zatrudniała około 200 urzędników państwowych. To po prostu to państwo nie istniało, nie było sądów, nie było policji, nie było stałego wojska. Właściwie to państwo to było tylko król, jego świta i kilka zamków rozsianych po kraju. I właściwie rządzili Polską tylko oligarchowie i magnaci. W czasie drugiej RP te instytucje trochę były lepsze, no ale one też w dużym stopniu pozostały instytucjami oligarchicznymi, czyli takimi, które realizowały interesy cały czas bardzo wąskiej elity społeczeństwa. Dobrym przykładem na to jest to, że w 1938 roku na uczelniach polskich, na naszych uniwersytetach studiowało raptem 1% młodych Polaków. Dla porównania dzisiaj studiuje 50%, czy połowa młodych Polaków. To pokazuje, jakim zamkniętym społecznie krajem była II Rzeczpospolita, bo między innymi stworzyła takie instytucje, która blokowała rozwój i edukację większości społeczeństwa. No i co się wydarzyło w czasach III RP po 1989 roku i co w dużym stopniu tłumaczy nasz sukces gospodarczy? My w ramach akcesji do Unii Europejskiej raptem w ciągu dekady ściągnęliśmy prawie że w tempie ściągania aplikacji na telefon komórkowy, ściągnęliśmy instytucje, czyli taki dorobek cywilizacyjny, który Zachód budował przez 500 lat. My żeśmy do siebie ściągnęli w nasz legislacyjny i prawny krwioobieg ten dorobek raptem w 10 lat, czy w ramach akcesji do Unii zaraz potem. I to były te instytucje, czyli rządy prawa, niezależne instytucje, merytokratyczna administracja publiczna, wolne media, demokracja. To są właśnie te otwarte rynki, to są te instytucje, które są kluczowe dla rozwoju, ale też wysokiej jakości życia. Więc mnie bardzo bolało, że przez ostatnie 8 lat część tych instytucji, jak Trybunał Konstytucyjny, czy też Narodowy Bank Polski, ich wiarygodność znacząco spadła. I znowu możemy się kłócić co do tego, czy był jakiś powód, żeby je zmieniać, czy nie, ale skończyło się to tym, że dzisiaj 2/3 Polaków nie ufa, 2/3 plus, nie ufa Trybunałowi Konstytucyjnemu, 2/3 Polaków plus pewnie nie ufa Narodowemu Bankowi Polskiemu i to są i jeszcze kilkoma innym instytucjom, albo mają wątpliwość co do niezależności naszej administracji publicznej, więc to jest ogromny błąd. Polska dopiero od tych kilku ostatnich dekad buduje instytucje, które są kluczowe, żeby się rozwijać, żeby być bogatym i żeby pozostać bogatym, tak jak kraje Zachodu. Więc chciałbym, żeby dzisiaj, na szczęście to osławianie instytucji się już skończyło, no ale jest prawdą, że teraz nie wiadomo, mamy w jakim iść kierunku. Mamy pewien dualizm prawny. Znowu, nie jestem prawnikiem, więc tutaj proszę panie redaktorze, nie mam jakichś szczegółowych recept, no ale jest, bliskie są mi idee, które mówią o tym, usiądźmy w ramach jakiegoś prawnego, okrągłego stołu i zdecydujmy, jak wspólnie te instytucje naprawić, żeby
I jedna strona sceny politycznej i druga znowu w te instytucje zaczęła wierzyć. Panie profesorze, na koniec chciałem zapytać, wymienił pan tutaj NBP, a chciałem zapytać o złotego i o perspektywę wstąpienia Polski do strefy euro. Tutaj akurat większość Polaków jest przeciwnikiem przystępowania do przyjmowania wspólnej waluty. Nasi sąsiedzi w dużym stopniu już tę walutę przyjęli. Na ile by to wpłynęło na nasze bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo polityczne, bo to był jeden z argumentów w sytuacji Litwy, Łotwy, Estonii, tam, prawda, zastanawiano się, czy przyjmować, czy nie przyjmować. I ten argument bycia we wspólnej strefie walutowej, poza tymi wszystkimi ekonomicznymi, tutaj zwracano uwagę na to, że no, w tym kontekście rosyjskiego zagrożenia, które tam jest jeszcze większe niż w naszym przypadku, może mieć jakieś mniejsze lub większe znaczenie. Czy pan jest zwolennikiem tego, żebyśmy przystąpili do strefy euro i jakie widzi pan korzyści i zagrożenia z takiego kroku? Jestem zwolennikiem, ale jeszcze nie teraz. Lubię mówić, że w sprawie euro powinniśmy się zaręczyć z euro, ale nie wychodzić za mąż. Co mam na myśli, to to, że warto postawić sobie cel wejścia do euro za jakiś czas, może na przykład w roku 2030, no ale w międzyczasie musimy odrobić z jednej strony my całą pracę domową, która sprawi, że nasza gospodarka będzie gotowa, żeby wejść do strefy euro z pozycji, z mocnej pozycji negocjacyjnej, a nie ze słabej, na której wejście do strefy euro będzie impulsem dla rozwoju, tak jak to było impulsem dla północnej Europy, a nie kołem młyńskim u szyi, tak jak dla krajów południa, Hiszpanii, Włoch czy Grecji. Więc myślę, że tutaj my mamy dużo jeszcze po naszej stronie do zrobienia. Z drugiej strony ci, którzy też mówią o tym, że wejście do strefy euro to jest też podwyższenie poziomu polskiego bezpieczeństwa, może to nie jest argument ekonomiczny, to jest bardziej argument wiary. Nie wiem na ile Estończycy czują się bezpieczni tylko dlatego, że mają euro i czy Putin ich nie zaatakuje, bo oni mają euro. Nie wiem, czy to jest tak mocny argument, ale w międzyczasie trzeba patrzeć, jak naprawdę wygląda polityka monetarna w strefie euro. Uważam, że ta polityka na przykład teraz jest błędna. W dużym stopniu Europejskim Bankiem Centralnym, teraz uproszczę i przesadzę, rządzą monetarni ortodoksi. To jest prawie, że taki zakon ortodoksyjnych samobiciowników, który bardzo lubię podwyższać stopy procentowe jak tylko wysoko się da, bez względu na efekt gospodarczy. A efekt gospodarczy jest taki, że strefa euro już od 2 lat balansuje blisko recesji, że strefa euro od czasu pandemii się znacząco wolniej rozwija niż na przykład Ameryka i że strefa euro, czy wolniejszy wzrost tej strefy euro właśnie z powodu zbyt ortodoksyjnej polityki Banku Centralnego Europy, zbyt wysokich stóp procentowych, wpada w recesję, która wcale nie była nieunikniona. My oczywiście Polacy też na tym tracimy, bo jeśli wpada w zadyszkę gospodarka niemiecka, która w zeszłym roku i rok wcześniej wpadła w recesję, czyli się skurczyła, no to my też na tym tracimy, bo nasza gospodarka w dużym stopniu jest zależna od gospodarki niemieckiej. Więc myślę, że znowu warto sobie postawić ten cel, bo to jest jeden sposób na to, żebyśmy się motywowali jako naród do kolejnych ważnych reform, do odrobienia zadania domowego, które jest potrzebne, żeby być jeszcze mocniejszą i bardziej konkurencyjną gospodarką, która będzie sobie radziła na europejskim globalnym rynku, nie mając wentyla bezpieczeństwa w postaci dewaluacji złotego i słabszego kursu walutowego, więc przygotujmy się do tego, jednocześnie nie zapominając, że strefa euro też się musi zmienić i musi przestać być tak ortodoksyjna, tak niemiecka, jak często do tej pory. Dziękuję ślicznie. Moim Państwa gościem był profesor Marcin Piątkowski, ekonomista, który łączył się z nami z dalekich Chin. Dziękuję ślicznie za tę rozmowę. Dziękuję ślicznie Państwu. Życzę spokojnej nocy i zapraszam w imieniu Kamila Szewczyka jutro na godzinę 18. Dobranoc.
koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.